Państwo, ponieważ minęła godzina 14, a zgodnie z planem na tą godzinę mamy wyznaczony czas rozpoczęcia 12 sesji Rady Gminy Wipkowej. Wobec tego oficjalnie otwieram 12 sesję. Witam wszystkich przybyłych, witam pana wójta, radnych, sołtysów, jak również panie z biura projektowego. Na początku przedstawię Państwu proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie, sprawdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wipkowa. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze gminy Wipkowa. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 46/313/18 Rady Gminy Wipkowej z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wipkowa. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wipkowej. Punkt dziewiąty, informacja wójta gminy o działalności międzysesyjnej. Punkt dziesiąty, dyskusja, wolne wnioski. Punkt jedenasty, zakończenie obrad. Punkt pierwszy. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Wobec tego z przyzwyczajenia proszę o przeprowadzenie głosowania. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Piętnaście głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt pierwszy, jest to otwarcie, sprawdzenie pełnomocności obrad. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że obrady są prawomocne do podejmowania uchwał. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Został przyjęty. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół jest jak zwykle do wglądu u pani Grys, radni, u pani Dzięgiel, przyzwyczajenie. U pani Dzięgiel, radni również otrzymali projekt protokołu. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Piętnaście głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Punkt czwarty, jest to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wipkowa. Na poprzedniej sesji odbyło się spotkanie z projektantami studium, którzy przedstawili oprócz samego projektu również sposób rozpatrzenia skarg złożonych do projektu studium. Była również przeprowadzona analiza, dyskusja na wyżej wymienione tematy, zarówno na skargi, które były złożone, jak również nad samym studium. Radni również otrzymali w materiałach rozstrzygnięcie wszystkich uwag, które zostały zgłoszone, ze szczegółowym uzasadnieniem rozstrzygnięcia tych uwag. Czy są jakieś pytania do tych rozstrzygnięć, które zostały przedstawione radnym? Czy radni mają jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. Czy są jakieś pytania do samej uchwały, do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy? Czy ktoś ma jakieś pytania, czy komuś się jeszcze coś nasunęło od poprzedniej sesji?
pytań nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Wiwkowej z dnia 30 września 2019 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiwkowa. Rada Gminy Wiwkowej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiwkowa, zwane dalej studium. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Studium obejmuje obszar Gminy Wiwkowa w jej granicach administracyjnych. Ustęp drugi. Zakres ustaleń studium jest zgodny z artykułem 10 ustęp 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Paragraf 3 ustęp 1. Studium stanowią następujące załączniki do niniejszej uchwały. 1. Załącznik nr 1. Tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiwkowa. 2. Załącznik nr 2. Gminna ewidencja zabytków Gminy Wiwkowa, tabela nr 1 i tabela nr 2. 3. Załącznik nr 3. Rozstrzygnięcie Rady Gminy Wiwkowa o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiwkowa. 4. Załącznik nr 4. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiwkowa. Możliwości i bariery. Skala 1 do 10 tysięcy. 5. Załącznik nr 5. Struktura funkcjonalno-przestrzenna. Skala 1 do 10 tysięcy. 6. Załącznik nr 6. Kierunki zagospodarowania przestrzennego w zakresie przeznaczenia terenu. Skala 1 do 10 tysięcy. Ustęp 2. Pozostałe części spółki nie będące załącznikami do niniejszej uchwały stanowią. Ustęp 1. Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań. Ustęp 2. Synteza ustaleń projektu studium. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wiwkowa. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 23/94/2001 Rady Gminy Wiwkowa z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiwkowa. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o przeprowadzenie głosowania. Głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Nie było pytań do pań żadnych, więc nie pytamy. Ale jeżeli by panie chciały w tym momencie zająć swoje stanowisko, powiedzieć coś od siebie, to prosimy bardzo. To znaczy, proszę państwa, no dziękuję przede wszystkim za takie jednogłośne uchwalenie. No, starałyśmy się zrobić to studium, no jak było możliwe najlepiej. Oczywiście udało się to dzięki panu wójtowi, pracownikom, którzy naprawdę współpracowaliśmy intensywnie. No przepraszam, że to tak długo trwało, ale to naprawdę nie była nasza wina, ponieważ czekaliśmy na uchwałę wojewody w sprawie, przepraszam, sejmiku w sprawie obszaru chronionego krajobrazu. No w tej chwili dostaniemy, rozumiem, już numer uchwały dzisiaj, prawda? Więc będziemy to przygotowywać do umieszczenia na portalu gminnym tych dokumentów i równocześnie pracujemy nad planem zagospodarowania przestrzennego. Rozumiem, że te wszystkie drogi to my już mamy, prawda, w planie. Jeszcze nie, jeszcze nowe, proszę państwa, ponieważ pracujemy nad planem, wiecie państwo, że plan jest w tej chwili w takich prekonsultacjach, jak to się teraz nazywa, i spływają do nas uwagi, chyba już jest około 20 uwag mniej więcej. No nie mam dobrej wiadomości, bo tak wstępnie analizujemy. No część z nich na pewno będzie uwzględniona, ale jednak duża część jest znowu takich wniosków, które no, są niezgodne ze studium, wchodzą w zupełnie nowe tereny, także będziemy się martwić, co z tym zrobić, ale oczywiście będziemy to z państwem przedstawiać, dyskutować z panem wójtem, jakoś postaramy się to załatwić pozytywnie. Także naprawdę bardzo dziękuję i
myślę, że z planem również postaram, jakoś się sprężymy, i bo naprawdę to jest ważne, żeby gmina posiadała plan. O wiele łatwiej prowadzi się po prostu wszelkie działania i politykę. Także dziękuję jeszcze bardzo raz za współpracę. To ja też powiem Pani, że nie mam dla Pani dobrych wiadomości, ponieważ wnioski o wydzielenie nowych dróg są praktycznie przez cały rok, więc dokąd będziecie pracować, to na pewno jeszcze jakiś wniosek wpłynie. Problem jest tylko w tym, że na etapie planu, bo tak, z planem my się w miarę jakoś sprężymy, bo już i tekst mamy napisany i no, myśleliśmy, że uda nam się to posłać do uzgodnień, tylko problem jest taki, że jeżeli wchodzimy na klasy gruntów trzecich, czyli gruntów chronionych, to musi być zrobiony wniosek rolny i tu się obawiamy, bo mamy takie przykre doświadczenia, że po pierwsze u ministra to bardzo długo trwa, no i minister niechętnie wydaje taką zgodę, więc może się okazać, że na część w ogóle nie dostaniemy tej zgody i trzeba będzie procedurę powtórzyć od początku, ale to niestety od nas już nie zależy. No, także dziękuję bardzo. My również dziękujemy, doceniamy pani pracę. Wiemy, dlaczego trwało to tak długo, dlatego nie mamy żadnych pretensji. Czy ktoś chciałby jeszcze może coś zapytać pani, jeżeli już nie mamy tu na miejscu? Nie ma pytań wobec tego. Dziękujemy paniom. My przechodzimy do następnego punktu, jakim jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019. Uchwała budżetowa została omówiona szczegółowo na wspólnym posiedzeniu komisji, została pozytywnie zaopiniowana przez wszystkie komisje. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania do zmian w uchwale budżetowej? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Wipkowej z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. Rada Gminy Wipkowej uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustęp 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 363 406 zł, w tym dochody bieżące 363 3406 zł, zgodnie z tabelą numer 1. Paragraf 2. Ustęp 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 79 695 zł 66 groszy. Ustęp 2. Zmniejszenie wydatków obejmuje plan wydatków bieżących na łączną kwotę 79 695 zł 66 groszy, w tym wydatki 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 49 695 zł 66 groszy, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 695 zł 66 groszy. 2. Dotacje na zadania bieżące 30 000. Ustęp 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 443 101 zł 66 groszy. Ustęp 4. Zwiększenie wydatków obejmuje plan wydatków bieżących na łączną kwotę 409 101 zł 66 groszy. W tym wydatki 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 363 406 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 225 717 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 137 689 zł, 2. Dotacje na zadania bieżące 31 600, 3. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 14 095 zł i 66 groszy, z czego a. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 13 595 zł 26 groszy. Ustęp 5. Wydatki obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 34 000 zł, w tym
1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 34 tysiące zł zgodnie z tabelą numer 2. Paragraf 3. Wprowadza się zmiany w tabeli numer 2.2 do uchwały budżetowej Plan wydatków majątkowych budżetu gminy Iwkowa na 2019 rok zgodnie z tabelą numer 3. Paragraf 4. Wprowadza się zmiany w tabeli numer 8 do uchwały budżetowej Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 zgodnie z tabelą numer 4. Paragraf 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Iwkowa w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 6. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków budżet gminy Iwkowa wynosi Plan dochodów 40 531 703,26 zł. Plan wydatków 47 060 702 zł 79 groszy. Przychody 7 392 728 zł 23 groszy. Rozchody 863 728 Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Proszę o przeprowadzenie głosowania. Czternaście głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Uchwała została podjęta większością głosów. Punkt 6 jest to podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze gminy Iwkowa. Uchwała ta była omawiana na poprzedniej sesji. Wysłaliśmy ją wtedy do celem zaopiniowania do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Otrzymaliśmy odpowiedź w odpowiedzi na pismo z dnia 13 sierpnia 2019 roku. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Tarnowie informuje, że projekt uchwały i regulaminu Rady Gminy Iwkowej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków opiniuje pozytywnie. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze dopytać o tą uchwałę, o dotację do zabytków? Bardzo proszę. Rozmawialiśmy o tym na sesji metru, ale jeśli było tak doczytać, będzie można do 50%, tak? Do 50%. 50% do tego. I to będzie od tej kwoty, którą my ustalimy w budżecie, tak? Na przeznaczone na te zabytki na dany rok. To będzie do 50% kosztów inwestycji. Czyli jak ktoś by miał za 100 tysięcy, to my możemy dać, cała robota będzie kosztowała 100 tysięcy, to my możemy mieć dotację do 50 tysięcy. Czyli nie możemy 100% finansować, ja tylko 50%. Musimy mieć to w budżecie, tak? Oczywiście, że musimy mieć w budżecie. Te 50 tysięcy swoje musimy mieć w budżecie. To jest warunek taki podstawowy. Dlatego tutaj jest zgłaszanie wniosku do końca września, czy w tym roku do końca października, żebyśmy po prostu mogli to włączyć lub odpiszemy, że no przykro, ale w tym roku nie mamy możliwości, więc też to wszystko musi być po prostu... Właśnie chciałem się to dopytać, przykładowo, jeżeli nie będzie stać budżetu gminy na to, a więc możemy się zgłosić spisko do tego, że... Nie, po prostu odpiszemy, że w związku z tym sytuacją budżetową, brakiem środków w danym roku, nie możemy sfinansować tych zadań dla tej osoby, dla tego właściciela. Dziękuję. Tak, tutaj zgodnie.
Zgodnie z tym tutaj jest powołana komisja. Komisja będzie sprawdzać pod względem formalnym i będzie przekazywać dalej. Natomiast uchwała o dotacji jest uchwałą Rady Gminy, więc żeby ktoś otrzymał dotację, to musi być podjęta uchwała o tej dotacji tutaj na sesji. Myśmy jeszcze rozmawiali jeszcze, przepraszam, rozmawialiśmy o tym jeszcze na tamtej sesji, nie? Że na przykład jeżeli są sytuacje takie, jak jest tam objęte tymi sprawami zabytkowymi, no ale są rzeczy takie, które naprawdę nie dadzą się lub nie ma sensu ich remontować, to też by trzeba było jakoś rozważyć, gdzie jest sens dopłacania, bo my budżet mamy bardzo skromny i tu by trzeba było wyważyć, czy jeżeli się coś dołoży, prawda, i z tego wyjdzie coś, to tak. Jeżeli nic nie wyjdzie, bo tak się później okaże, że może się tak zniszczyło. Do widzenia. Dziękuję. Wydatek musi być uzasadniony, w związku z tym ta komisja, która będzie analizowała, będzie mogła sprawdzić, jeśli na przykład się okaże, że ten zabytek pisany do ewidencji gminnej, on nie rokuje żadnych szans, że w przyszłości będzie długotrwały, że on będzie trwał, że on się po prostu nie rozsypie po jakimś czasie, więc wtedy uzasadnienie wydatku byłoby rzeczywiście pod znakiem zapytania. Więc tutaj ma pan rację. Ja mam jeszcze jedno pytanie. To sformułowanie do 50% oznacza, że może być to dofinansowanie wynoszące 10%. Także tu już komisja będzie nad tym pracować, czy to ma sens, czy nie i na ile nas jako tutaj samorząd stać. Więc tak myślę, że ta komisja, która zostanie powołana przez pana wójta, no będzie jakaś taka zróżnicowana i będzie miała wiedzę na ten temat i będzie właśnie te decyzje takie rozważne wydawała. Dziękuję. Pani Czużycka, proszę. Ja mam inne pytanie. W związku właśnie z tym, że mamy bardzo ciężki budżet, ja mam pytanie, czy w ogóle jest nam to potrzebne? Czy my musimy mieć taką uchwałę jako gmina? Czy ktoś nas to zobowiązuje? Od tego bym zadała. Czy jest, bo dla mnie na dzień dzisiejszy i tutaj chyba parę osób w ten sam sposób się nas pyta, że będziemy inwestować w różnego rodzaju zabytki, bo jeżeli będziemy mieć uchwałę, więc będziemy zobowiązani dotować i mogą do nas mieszkańcy wnioskować o dotację zgodnie z tym, że mamy takową uchwałę, taką możliwość. Wiemy, jak niektóre zabytki wyglądają, a są wpisane w ten rejestr, tam jest chyba ponad 150 różnego rodzaju zabytków i możemy stanąć przed problemem, że mamy uchwałę, a nie dotujemy, bo nie będziemy mieć pieniędzy. Więc ja mam pytanie w ogóle takie, bo myśmy się zastanawiali, omawiali na poprzedniej sesji, czy jest w ogóle sensowność, czy my musimy mieć w ogóle taki regulamin dotacji do zabytku w tym momencie? Rozumiem, że do mnie pytanie. Szanowni Państwo, nas samorząd, ustawa zobowiązuje do przygotowania i uchwalenia gminy ewidencji zabytków. I taka została ewidencja założona i uchwalona. Natomiast tutaj nie mamy zobowiązania prawnego, mamy jakby zobowiązanie moralne, że jeśli komuś ograniczamy prawo własności, to też powinniśmy w jakiś sposób dać mu możliwość dofinansowania. Rzeczywiście nie musimy tej uchwały podejmować, natomiast ona jest tak skonstruowana, że my mamy prawo, czy mamy możliwość, ale nie mamy zobowiązania. Czyli nie, to, że jest uchwała, to nie znaczy, że musimy dotować, jeśli nie będziemy mieć środków. Natomiast gdyby się okazało, że jest zabytek, który musi być i potrzeba jest dofinansowania i wszyscy tutaj na radni, czy większość rady podejmie decyzję, że tak, no to wtedy mamy narzędzie w postaci uchwały i wtedy mamy taką możliwość. Natomiast nikt nas tutaj nie zmusi, bo takie zobowiązania nie ma. Czyli to daje, mamy prawo, ale nie musimy. Bo o to mi chodzi, że nasz budżet mamy bardzo ciężki. Wiemy, że to nie jest ten rok, będzie przy dobrych kilka lat, że zanim wszystko nam się w miarę, oby dobrze znormalizowało i po prostu idziemy w następne niby dodatkowe
możliwości dofinansowania. Ja się zgadzam, że jeżeli jest jakiś zabytek, powinniśmy to ratować, czy tylko że po prostu boję się osobiście, czy nie będziemy z tym później jakichś prawnych problemów, że ktoś się może powoływać, że ma wykonane całe te procedury prawne, a nas na to nie stać, a mamy taką uchwałę. Mogę? Ja myślę, że uchwałę możemy podjąć, a każdy wniosek będzie oceniany osobno, oddzielnie. Komisja, albo go komisja negatywnie zaopiniuje, albo pozytywnie, a jeszcze nad wszystkim nadzór będzie miała rada. Bo jest naprawdę w gminie parę zabytków takich, że może akurat trzeba będzie tej pomocy udzielić, chociażby niewielkiej. Nie mówię tam o jakiejś starej stodole, ale jest kościółek i te kapliczki przydrożne, czy no, takie naprawdę co wartościowe. I myślę, że tutaj, tak jak zwykle, największą odpowiedzialność spadnie na radę gminy, żeby podjąć decyzję. No i dziękuję. Pamiętajmy, że właściciel najwięcej tutaj finansuje. Właściciel finansuje taką inwestycję, płaci co najmniej 50%, a być może i 80% i 90%, więc to właścicielowi się musi opłacać. Nikt nie wyrzuci pieniędzy od tak na coś, co nie daje żadnej przyszłości, czy w przyszłości nie będzie jakąś atrakcją, tak uważam. Nie będzie miał jakiejś wartości, czy historycznej, czy estetycznej, czy użytkowej. Tak to wygląda, więc tutaj... Tu jest taka sprawa, jak tu pani radna poruszała ten temat, że musi się opłacać. To ja już kiedyś w tamtej sesji mówiłem, że jeżeli chodzi o te stodoło, domy, jakieś różne tego, żeby była efekt z tego, żeby coś tam było. No ale ja mam na myśli w tej chwili, jak wszyscy chyba rozumiecie, dobra kultury naszej gminy, czy dobra kultury narodowej, jak kościółek, jak pewne kapliczki, które się tam, no jest sytuacja, że trzeba jej poprawić w miarę naszych możliwości, to tutaj myślę o takim czymś, ale takie finansowanie rzeczy, które są nieefektywne, czy później nic nie będzie, to już my jesteśmy od tego, na pewno nie damy, bo pieniędzy za dużo nie mamy. Dziękuję. Jeżeli chodzi o to, że stoją takie, no przepraszam, już będę udzielał, znaczy cztery. Chciałem tylko powiedzieć radnej Iwonie, że jest taka sprawa, że niektórych trzeba by było zapytać do tych zabytków, czy oni mają chęć, bo oni chcieliby może jak najszybciej, żeby ten zabytek, ja wiem, że on jest wpisany, czasami to jest koniecznością, że u niego stoi. No to on go tak za bardzo finansował nie będzie, nie mamy się z czym śpieszyć. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie z kwestii technicznej. Jeżeli my udzielimy dotacji, oczywiście udzielamy dotacji po to, żeby coś przetrwało i było dostępne dla następnych pokoleń. Pytanie brzmi, jeżeli my inwestujemy, dotujemy z pieniędzy publicznych coś, co jest w ewidencji gminnej zabytków, ale jest własnością prywatną, czy taka osoba może na przykład nie udostępnić turystom tego typu obiektów? No bo my inwestujemy po to, żeby przetrwało, ale czy to będzie dostępne dla wszystkich? Nie musi być. To jest własność prywatna. To dotyczy różnych, tak jak Państwo wspomnieli, różnych obiektów. Może to być kapliczka, może być krzyż, może być dom, może być stodoła, może być suszarnia. Obowiązek jest właściciela utrzymanie w stanie technicznym, żeby się nie pogarszało. To jest jego obowiązek. Natomiast nie ma obowiązku udostępniania. My możemy na przykład tutaj na sesji uchwalić, że jeśli będzie udostępniony dla osób z zewnątrz publicznie, to będzie 50% dofinansowane. Jeśli będzie, nie będzie go do własnego użytku, to będzie 10% dofinansowane, więc tutaj sobie możemy spokojnie regulować. Natomiast nie ma obowiązku, jeśli to jest obiekt prywatny, typu na przykład dom mieszkalny, no to trudno, żeby on był i jest zamieszkały. Trudno, żeby był dla turystów czy dla innych osób z zewnątrz dostępny. Natomiast możemy to premiować na przykład wysokością dotacji. No właśnie chciałem zapytać o takie właśnie miejsca jak różnego rodzaju stodoły, domy mieszkalne, no bo kapliczki z reguły są ogólnodostępne, więc tu nie ma problemu, krzyże przydrożne, ale jeżeli wchodzimy
z dotacją, powiedzmy, na czyjąś posesję grunt, no to o to mi chodzi, żeby to było z efektem, z pożytkiem dla pokoleń przyszłych i żeby miały one dostęp do tego. Dziękuję. Ja bym chciał przy okazji Państwa poinformować, że w ramach LGD na Siwkowym Szlaku są organizowane nabory, czy były organizowane nabory, a w tym wypadku jeszcze jeden będzie taki nabór, gdzie można na tego typu obiekty wpisane do ewidencji zabytków, gminy ewidencji zabytków, można otrzymać dofinansowanie, jest taka możliwość, z tym, że tam już w tym przypadku jest obowiązek udostępnienia publicznego, więc tam w tym przypadku tak to wygląda i takie wnioski są składane i takie są realizowane. No akurat w gminie Gródek jest gospodarstwo, które całe jest jakby zabytkiem i ono jest na co dzień udostępniane, to można przyjść i zobaczyć, zwiedzać i po prostu ono jest właśnie finansowane z tych środków unijnych, pomocowych przez LGD na Siwkowym Szlaku. Ale też trudno kogoś zmuszać do tego, aby dom, na przykład w którym mieszka, miał otwarty i każdy mógł chodzić po nim. To też no, trochę prywatności musi zachować. Tutaj tak mówimy, że tam dofinansowanie stodu. W tej gminnej ewidencji, jeżeli pamiętam, nie ma wpisanej ani jednej stodoły jako takiej. Więcej są domy, domów i jest jedno obejście, jest całe gospodarstwo wpisane, to tam myślę, że jest również ta stodoła. Chyba że to jest tego typu, że tam jest dom, stajnia i stodoła, wszystko razem pod jednym dachem. Nie wiem jak tam, bo nie ma zdjęć do tego. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos, ale takich samych stodół, żeby na przykład sama stodoła, to nie ma. Są znaczy suszarnie, się, wiatraki. Ja chciałem zapytać, bo na przykład, czy to nie koliduje w pewnym momencie, bo jeżeli mamy drogę niegminną, tylko tam jest 2-3 gospodarstwa i dojeżdżają, trzeba auto żwiru, no to na przykład nie można, no bo nie droga gminna, nie, skoro nie jest własnością gminy. No to tutaj też ten budynek na przykład nie jest własnością gminy, a pieniądze gminne może to reguluje. Ale jest zabytkiem, jest obiektem dziedzictwa kulturowego i tutaj państwo na takie środki pozwala dać, wydatkować środki publiczne. No ale państwo nam nie zabezpieczy tego funduszu. To znaczy na dzień dzisiejszy nie ma funduszu, chociaż na przykład w Urzędzie Marszałkowskim parę lat temu nie było mowy, że będzie dofinansowanie kapliczek, już jest. W tej chwili wiem, że trwają prace, nawet tutaj była ostatnio mowa na ten temat, żeby to nie było zawężone tylko do kapliczek, ale żeby było do różnych obiektów natury takiej architektury drewnianej na przykład. I te obiekty, które są na szlaku architektury drewnianej, te, które są, nie wszystkie są kościoły, są również inne obiekty, są zabudowy całe i te zabudowy już można uzyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na szczeblu tutaj województwa. Chodzi o to, że to są akurat budowle nietrwałe, znaczy mniej trwałe, mówię o budowlach drewnianych. I tak jak ktoś powiedział tutaj, że nie ma jedynej stodoły i to jest tragedia, że nie ma jedynej stodoły, bo nasze dzieci już nie będą wiedzieć, jak stodoła drewniana wygląda. No, jak były wrota zrobione, jaka tam konstrukcja, w jaki sposób to wszystko było pokryte, więc jeśli nie ma, to problem i to jest jakby nasze zaniedbanie, że takiego obiektu nie ma. Natomiast tutaj mamy jakby zobowiązanie wobec siebie i tych następnych pokoleń, żeby jednak to zostawić. Pewno to nie będzie na masową skalę, bo państwo wiecie, że są skanseny, gdzie można przenosić i tam państwo już nad tym czuwa. Natomiast są różne poziomy ochrony, państwowa, wojewódzka, gminna, więc tu my na tym poziomie gminnym, jeśli będziemy mogli coś zrobić, to zróbmy. Niekoniecznie też musimy wydawać majątek. No, też kwestia jest taka, dzisiaj może nie mamy środków, no ale być może nam się poprawi i wtedy dlaczego nie, jak mamy uchwały, mamy możliwość. Może być sytuacja nadzwyczajna, że trzeba już szybko, no i wtedy decydujemy, tutaj Rada Gminy będzie podejmowała decyzję, czy podjąć, czy dać środki, czy nie. W związku z tym ta uchwała daje nam możliwości, natomiast nas nie zmusza. To też mamy tą świadomość, że nie ma środków, no to niestety nie możemy dać dofinansowania. Mówię niestety, bo czasem by pewnie byśmy chcieli. Ja mam jeszcze jedno takie pytanie, czy ci prywatni właściciele, oni są poinformowani przez gminę, że zostali wpisani do tej ewidencji, bo niektórzy mówią, że oni o niczym nie wiedzą.
Czy gmina powinna jakiegoś pisma do niej wysłać? Zgodnie z ustawą nie musi być właściciel informowany, natomiast myśmy w drodze takiej dobrej współpracy i dobrego zwyczaju ogłaszaliśmy to przez księży, informowaliśmy albo listownie tam, gdzie mieliśmy informacje, gdzie mieliśmy adresy, to żeśmy wysyłali takie informacje i to było też ogłoszone publicznie. I były takie spotkania, gdzie były dyskusje na ten temat. W wyniku tych dyskusji niektórzy składali wnioski do konserwatora o wykreślenie. Do tej pory to tak trwa, więc zdecydowana większość właścicieli myślę, że wie. Mogą być jednostki, którzy nie wiedzą, natomiast z punktu widzenia formalnego nie ma takiego obowiązku. Ja chciałem zapytać jeszcze jedną rzecz, bo teraz szedłem sobie tam piechotą do góry, do Kosakowskiego. Chodzi o naszego pisarza z Wojakowej, nie? I tam stoi stary dom. Właśnie o takim domu chciałbym pomyśleć, bo to jest i nasza gminna sprawa i każdego z nas indywidualnie, bo przychodzi się na cmentarz, żeby się za nim pomodlić. Jest piękny wiersz, prawda? Jest jego stary dom, ale ten dom tak teraz już troszeczkę, no, jest tam do pomalowania. To jest drewniany dom, nie wiem, czy nad tym nowym, co oni mieszkają, nie? Teraz rodzina, tu jest wyżej, ten, gdzie on mieszkał, gdzie powstawały te wiersze, gdzie była ta jego cała oaza życiowa. I takim czymś powinna się i gmina, i rada, i wszyscy powinni się tym zająć, bo to jest już historia. Jest w tej chwili w Unii Europejskiej, no i są wszystkie możliwości zadbać o to, co jest dla nas najważniejsze. I tutaj powinniśmy nawet już, jakby kiedyś pan wójt jechał tam, to proszę zobaczyć, że tam pewne rzeczy już by trzeba było poczynić, bo one w tym drewnianej architekturze straty są duże od razu. To ja tylko tyle chciałem powiedzieć o tym człowieku, który dla nas jest zasłużony. No, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o ten dom, jest w ewidencji, to jest dobrze. Natomiast on już został troszeczkę jakby zmieniony, ale w nieznacznym stopniu, myślę, że to jest do uratowania. Ja kilka lat temu na konkursie imienia Józefa Kosakowskiego zaproponowałem, żeby tam utworzyć muzeum jego imienia i być może kiedyś w przyszłości to się uda. Na dzisiejszy nie ma czegoś takiego, ale biorąc pod uwagę, jak ta osoba, jak ten pisarz, nasz poeta jest znany, jak to się wszystko rozwija, to być może w przyszłości coś takiego będzie. To rzeczywiście byłaby perełka i duma dla nas wszystkich, że takiego człowieka mieliśmy. I jeszcze mało tego, udało się uratować dom, w którym się urodził, w którym mieszkał. To byłaby naprawdę wielka sprawa. I rzeczywiście tutaj dobry przykład pan dał obiektu, który należałoby rzeczywiście ratować i wspierać, bo to nie tylko sam budynek, ale to jeszcze historia, jeszcze twórczość i wszystko, co z tym związane, więc to jest naprawdę duża sprawa i dobry przykład. Ja tam powiedziałem, że jest zmieniony, ale to jest do uratowania. Część stajenna została, że tak powiem, przekształcona. Ja myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby podjąć tą uchwałę. W paragrafie 6 pisze, że dotacje przyznawane są w drodze uchwały, więc jeżeli będziemy chcieć przyznać jakąkolwiek dotację, ktoś złoży wniosek i będzie on pod względem formalnym sprawdzony i będzie, to i tak będzie przedłożony Radzie i Rada będzie dalej decydować, czy dotujemy, czy nie dotujemy. Tego każdy konkretny wniosek. Także to nie będzie tak, że dzisiaj podejmiemy uchwałę, a komisja już decyduje o pieniądzach, czyli dalej Rada będzie mieć jeszcze wgląd do tego, kto... No oczywiście, ale to by było to narzędzie, jak przed tym pan wójt powiedział, już jak będzie uchwała, to zawsze można podjąć decyzję o na przykład o tym, co przed chwilą powiedziałem, o tej zabudowie, czy jakieś inne, bo wtedy wszystko można zrobić, ale ta ustawa byłaby potrzebna. Nie dawać tam, gdzie nie trzeba, ale tu, gdzie trzeba, to już mamy to narzędzie, z którego możemy zawsze korzystać. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do uchwały? Wobec tego przystępujemy do głosowania. Szanowni Państwo, uchwała ma 6 stron. Dlatego radni tą uchwałę dostali wcześniej, mieli możliwość zapoznania się. Czy jest potrzeba czytania całej uchwały? Czyli mogę czytać tylko sam nagłówek i przechodzimy od razu do głosowania.
Uchwała Rady Gminy Wiwkowej z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze gminy Wiwkowa. Rada Gminy Wiwkowej uchwala co następuje. Jedenaście głosów za, zero przeciw, cztery wstrzymało się. Uchwała została przyjęta większością głosów. Przechodzimy do następnego punktu, jakim jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 46/313/18 Rady Gminy Wiwkowej z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wiwkowa. I bardzo prosimy tutaj panią Natalię Pędzik o przedstawienie tej uchwały, jakie to są zmiany, o przybliżenie jej. Szanowni Państwo, tutaj tą zmianę, którą musieliśmy wprowadzić w regulaminie, dotyczy ona przyznania dodatków funkcyjnych za wychowawstwo w klasach. Zmianę tą tak naprawdę narzuciła nam zmiana Karty Nauczyciela, nowelizacja Karty Nauczyciela, która weszła w życie z dnia 1 września, która narzuciła nam, że ten dodatek nie może być niższy dla wychowawcy klasy jak 300 zł. Dlatego tutaj wraz w porozumieniu ze Związkami Nauczycielstwa Polskiego uzgodniliśmy, że ten dodatek będzie w wysokości 300 zł, czyli w wysokości tego minimum, które musimy dać, do którego ustawa nas zobowiązuje. Postanowiliśmy też nie różnicować, jeżeli chodzi o wychowawstwo w szkołach czy też w przedszkolach, i ujednolicić to, żeby po prostu wychowawcy w przedszkolach, tych oddziałów przedszkolnych, mieli taką samą kwotę dodatku jak wychowawcy w szkołach podstawowych. Więc to jest taka jedyna zmiana, która, mówię, została nam tutaj po prostu odgórnie narzucona. Przyznaliśmy 300 zł. No nie możemy jak na chwilę obecną więcej dać, ponieważ nie pozwala nam na budżet. No i właściwie to tyle, jeśli chodzi o te zmiany w regulaminie na dzień dzisiejszy. Nie wiem, czy jakieś pytania Państwo macie. Bardzo proszę Pani Stanów, ale pieniążki na tą podwyżkę dostajemy z budżetu państwa, prawda? Jest subwencja i jest dodatek do subwencji, który po prostu reguluje te zmiany w wynagrodzeniu. Ja to tak rozumiem. Szanowni Państwo, niestety nie. Jak Państwo wiecie, zadaniem własnym oświata typu szkoły podstawowe w naszym przypadku są zadaniem tutaj państwa, natomiast państwo nam zleciło, powierzyło nam obowiązki i na to daje nam subwencję. Natomiast ta subwencja nie obejmuje zerówek, nie obejmuje przedszkoli i żłobków. W związku z tym, jeśli teraz podejmiemy i teraz tak, była podwyżka na szczeblu ministra, czy rozporządzenia ministra, że wychowawstwo trzeba wynagrodzić w wysokości 300 zł, to teoretycznie powinniśmy dostać subwencję te 300 zł na wychowawstwo od 1 do 8 klas, natomiast nie dostajemy na zerówki, dostajemy na przedszkola. I dlatego jest ta zmiana w uchwale, żeby objąć wszystkich, traktować nauczycieli jednakowo, no bo się okazuje, że w tej samej szkole nauczyciel, który jest wychowawcą z zerówki, będzie miał, nie wiem, mniejszą stawkę za wychowawstwo, a nauczyciel w pierwszej klasie będzie miał 300 zł. Więc no my niestety z własnego budżetu musimy pokryć te 300 zł. Tym się właśnie, na tym polegają te zmiany, one są niekorzystne dla nas w oświacie, że subwencja pokrywa tylko część wydatków, a pozostałą część my płacimy. Tak samo jeśli chodzi o podwyżki nauczycieli, które były od 1 września, więc one były, czy powinny być dofinansowane z budżetu państwa w formie subwencji od 1 do 8, ale zerówki już nie, przedszkola już nie, przedszkola niepubliczne też nie. Więc tutaj spada ciężar na nas. I tak jest na dzisiejsze prawo, no i też takie jest zobowiązanie z naszej strony.
Więc my chcemy, jakby patrzymy szeroko na to, chcemy wszystkich nauczycieli traktować tak samo, ale niestety subwencji na to nie mamy. Taka ale od 1 do 8? Od 1 do 8 mamy, natomiast zerówki nie. Są największe kwoty, bo mamy najwięcej nauczycieli w szkołach właśnie podstawowych, więc należy też to podkreślić, że są pieniążki. Ale to są tylko częściowo, to co Państwu powiedziałem wcześniej, natomiast musimy wiedzieć, że zerówek mamy bardzo dużo i mamy też przedszkoli 5. Więc na te przedszkola już nie mamy ani na podwyżki, ani też na wychowawstwo i to jest z naszego budżetu. Ja mam zrobioną taką analizę, myślę, że na następnej sesji Państwu przedstawię, jak wygląda ją środki, jeśli chodzi o finansowanie oświaty w przeciągu 10 lat, jaka jest tendencja i ile po prostu tutaj naszych podatników, naszych mieszkańców kosztuje dofinansowanie oświaty szeroko pojęte. Przedszkoli mamy 5, ale jeżeli są 2 oddziały, gdzie jest, no to już jest większe koszty są wtedy. Też. Szanowni Państwo, jeśli my podwyższymy nauczycielom w publicznych szkołach, to automatycznie 75% tego, co żeśmy podwyższyli, musimy dać do niepublicznych. Także to się wiąże z obciążeniami również naszego budżetu na rzecz niepublicznej przedszkoli. No taka jest prawda, no one po prostu też nas kosztują. Że się nazywają niepubliczne, to nie znaczy, że są niefinansowane z budżetu podatników. Panie wójcie, ja mam pytanie, jeżeli można tak zapytać. Ile nas będzie kosztować miesięczna podwyżka po tej zmianie tej ustawy? Nas jako gminę. Nie mam w tym momencie danych przed sobą, żeby panu to odpowiedzieć. Przekażę tę informację pani tutaj Natalii. Być może uda się nam przed końcem sesji to podam, jeśli nie, to na następnej sesji. Ja jeszcze w sprawie tego wychowawstwa, bo zgodnie z ustawą zostaliście zobowiązani, znaczy my jako samorządowcy, płacicie tylko od 1 do 8, tak? Tak. Nie musimy tutaj przedszkola płacić. Nie musimy. Ale to w tym momencie tak dla wszystkich, że chwała naszemu wójtowi i całej administracji, że taką decyzję podjęli, że traktują nas po prostu z szacunkiem. Propozycja. Żeby po prostu, bo praca jest, jakkolwiek dodatkowych zajęć wychowawcy mają, no w miarę różnie to bywa, chociaż nawet jest nieuzależnione od liczby dzieci w klasie, tylko od różnych po prostu problemów, jakie są w klasie wśród uczniami, więc bardzo dziękujemy za to uznanie. Ja przede wszystkim w imieniu tych nauczycieli zerówek i przedszkoli. Ja jeszcze mam takie pytanie do pani Natalii. A wcześniej ile był ten wychowawca? To był procentowy. Procentowy, tak. To było. Dokładnie, bo to było 2 do 3% w zależności od liczby dzieci w oddziale. Dobrze, a jeżeli by się udało jeszcze dzisiaj tam policzyć coś, ile z tych przedszkoli, od tych klas, nie, wychowawców przedszkoli, wszystkich i piwkowe w szkole wszystkich? A tu są oddziały, nie? Zerówki we wszystkich szkołach i są dwie zerówki tutaj, czyli w kątach. No także plus niepubliczne oddziały niepubliczne, więc no przypuszczam, że więcej jak 10, zdecydowanie. Około 12-13 oddziałów. Ale tak na dobrą sprawę, to my tą uchwałę musimy podjąć, ponieważ 300 zł i tak musi być. Nie ma. Nie ma. Jest 300 zł narzucone. No ale w przedszkolach i w zerówkach nie musi być. Czy musi być?
Jak to wygląda? Nie musi być. Czyli od naszej tutaj decyzji zależy, czy będzie ta podwyżka w zerówce i w przedszkolach, czy nie. Ja jeszcze może wyjaśnię, bo to wynika z podpisanego porozumienia, które zostało podpisane przez bodajże panią premier i Solidarność wówczas. I tam było właśnie tak, było podana informacja, że wychowawcy szkół, dlaczego nie zostali tu wpisani też wychowawcy przedszkoli? Wiem, że było tam dyskusje na ten temat i były protesty, bo to jest zróżnicowanie wychowawców, no ale tak zostało. I to spadło na gminę i tutaj gmina wyciąga rękę, samorząd. Dokładnie, czyli tutaj nie mamy Solidarności, to jest taka dodatkowy punkt sporny, więc to wyjście jest chyba zdecydowanie lepsze. Dziękuję. W przedszkolach też są zerówki. Też ich pominięto. W ogóle pominięto. My mamy w uchwale, mamy wpisane wychowawstwo klasy lub oddziału w przedszkolu. Tak, a zerówka to nie jest oddział przedszkolny? To jest oddział przedszkolny. Tak. Tak, zerówka to jest oddział przedszkolny. Teraz mam za głośno. Także dajemy i zgodnie z obowiązkiem pod szkołą podstawową i dodatkowo wychowawstwa oddziału przedszkolnych i zerówka. I dziękujemy bardzo. Czyli a ja mam jeszcze my pytanie. Nie różnicujemy wychowawcy w klasie pierwszej od wychowawcy w zerówce. Ja mam pytanie. Jeżeli na przykład w przedszkolu zerówka, dajmy na to, liczy 5 osób, czy 5 dzieci, czy 2 dzieci, są takie sytuacje w ogóle, czy nie? Nie ma. Czyli oddział w przedszkolu zerówki jest jak liczny? Do 25 uczniów, więc może być kilku uczniów, z tym, że właśnie w zerówkach jest tak, że mogą być nawet czterolatki, więc rodzice zapisują młodsze dzieci do tych zerówek. Nie zdarza się, żeby zerówka przy szkołach podstawowych czy przy przedszkolu była małoliczna, więc zwykle to jest kilkunastu uczniów, natomiast nie więcej jak 25. W przypadku większej ilości to musi być podział na dwa oddziały. Czyli porównywalnie jak w szkole podstawowej. Tak, no poza tym to są młodsze dzieci, tak naprawdę to tam jest bardziej wymagająca praca niż dzieci dorosłych, więc tutaj wydaje mi się, że byłoby to wielką niesprawiedliwością, gdybyśmy tutaj za wychowawstwo nie dawali środków albo inaczej traktowali tych nauczycieli, którzy są w zerówkach, bo to byłoby takie dwa oddziały nierównomiernie traktowane, czyli jakby dwie grupy społeczne, tych samych nauczycieli nierówno traktowane. Jeśli dobrze tak z pamięci przeliczyłam, to jest chyba 13 tych oddziałów po 300 zł, to jest czy 900? Miesięcznie. Czyli tutaj pani księgowa mogłaby się wypowiedzieć, ile to mniej więcej by mogło kosztować. Ale bardzo proszę do mikrofonu, tak żeby... Tak, bo 3900 dodać do tego ZUS-u, no bo to jest ZUS pracodawcy i pracownika, no to... To znaczy takie brutto, o. I podatek, tak. Około 350 zł będzie brutto, tak to panie nazywają, razy 13, czyli 350 razy to będzie 3500, czy 4200 razy 12 miesięcy, czyli 50 tysięcy. 50 tysięcy mamy różnicę rocznie w tym momencie. Czy są jakieś pytania jeszcze do uchwały budżetowej?
Przepraszam, do zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Mówimy o pieniądzach, dlatego mi się upała budżetowa. Uchwała Rady Gminy Wiwkowej z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 46/313/18 Rady Gminy Wiwkowej z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiwkowa. Rada Gminy Wiwkowej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W regulaminie określającym niektóre zasady wynagradzania nauczycieli, przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wiwkowa, stanowiącym załącznik do uchwały nr 46/313/18 Rady Gminy Wiwkowej z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiwkowa, zmienionej uchwałą nr 9/76/2019 Rady Gminy Wiwkowej z dnia 24 czerwca 2009 roku, wprowadza się zmiany polegającym na tym, iż paragraf 4 regulaminu otrzymuje brzmienie. Paragraf 4 tego regulaminu. Dodatek funkcyjny, ustęp 1. Do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono 1. stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, 2. wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolu, 3. funkcje opiekuna na stażu. Ustęp 2. Nauczycielom, o których mowa w ustępie 1 punkt 1, dodatki funkcyjne przysługują w stawkach miesięcznych określonych w tabeli. Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów do 35% wynagrodzenia zasadniczego. Dyrektor szkoły liczącej 9 i więcej oddziałów do 45% wynagrodzenia zasadniczego. Wicedyrektor do 50% dodatku funkcyjnego dyrektora. Dyrektor przedszkola jednooddziałowego do 25% wynagrodzenia zasadniczego. Dyrektor przedszkola liczącego 2 i więcej oddziałów do 30% wynagrodzenia zasadniczego. Ustęp 3. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obowiązki w zastępstwie. Ustęp 4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ustępie 2 i 3, uwzględniając liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe ustala wójt. Ustęp 5. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli, o których mowa w ustępie 1 punkt 2 i 3, przysługują w stawkach określonych w tabeli. Wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolu 300 zł, opiekun stażu 2% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Ustęp 6. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ustępie 4, przyznaje wójt, a dla nauczycieli, o których mowa w ustępie 5, dyrektor szkoły na okres jednego roku szkolnego. Ustęp 7. W razie zbiegu tytułu do 2 lub więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki. Ustęp 8. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ustępie 2 i 3, przyznaje się na okres jednego roku szkolnego lub na okres nie dłuższy niż okres powierzenia funkcji. Ustęp 9. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska, a jeżeli powierzenie nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca, dodatek funkcyjny przysługuje od tego dnia. Ustęp 10. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie 1. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 2. urlopu dla ratowania zdrowia, 3. w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, 4. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia. Punkt 5. W okresie przerwania stażu przez nauczyciela, dla którego nauczyciel jest opiekunem. Ustęp 11.
Dodatki funkcyjne wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Iwkowa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku. Proszę o przeprowadzenie głosowania. Jedenaście głosów za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się. Uchwała została podjęta większością głosów. Punkt 8 jest to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Biwkowej. Do Rady Gminy wpłynęło pismo od prezesa pana Tadeusza Dudy. Ochotnicza Straż Pożarna Biwkowej zwraca się o dotację w wysokości 1600 zł. Nasza jednostka pozyskała dotację w wysokości 2000 z MSWiA na zakup wentylatora oddymiającego, a koszt całkowity to 6300 zł. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby, gdyż zakup musi być zrealizowany do końca października 2019 roku. Czy pan wójt chciałby tutaj coś na temat... Czy pan Durbas? O. Mogę tylko powiedzieć, że wentylator oddymiający służy szybszemu oczyszczeniu pomieszczeń z różnego rodzaju zanieczyszczeń dymnych powstających w wyniku spalania. Pozwala to na szybsze przeprowadzenie ewakuacji ludzi, ewakuacji mienia. No i proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszej prośby, ponieważ wentylator tego typu na pewno przyczyni się do sprawniejszego przeprowadzania akcji ratowniczo-gaśniczych, dzięki temu być może, jestem o tym przekonany, ograniczy negatywne skutki pożarów. Dziękuję. Czy ktoś ma jakieś pytanie? Wobec tego przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Wiwkowy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wiwkowej. Rada Gminy Wiwkowej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wiwkowej na zakup wentylatora oddymiającego w kwocie 1600 zł. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy Iwkowa do zawarcia umowy z Ochotniczą Strażą Pożarną Wiwkowej w celu przekazania dotacji, o której mowa w paragrafie pierwszym uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Iwkowa. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o przeprowadzenie głosowania. Piętnaście głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 9 jest to informacja wójta gminy o działalności międzysesyjnej. Bardzo prosimy pana wójta. Szanowni państwo, część już została tutaj powiedziane, bo wspomnieliśmy o oczyszczalni ścieków, która jest na etapie rozruchu. Tak jak wcześniej już informowałem, tam jest część kątu, w miejscowości Kąty podłączona. Te ścieki spływają i one służą do rozruchu, natomiast no, jak mam informację od inspektora nadzoru, jest ich trochę mało, w związku z tym będziemy podłączać szkołę, żeby już było wystarczająco, żebyśmy mogli ten rozruch zrobić. On będzie trwał przynajmniej około pół roku, żeby te bakterie, które tam się mają namnożyć, się namnożyły, żeby po prostu ta oczyszczalnia dobrze funkcjonowała. Także w tej chwili realizujemy już drugi etap kanalizacji. Jak państwo tutaj żeście wjeżdżali, widzicie, że tu są przewierty, wykopy i praktycznie na każdym kroku są jakieś utrudnienia w ruchu i również zarówno tym pieszym, jak i drogowym. Szczególnie jest trudna sprawa tutaj w centrum, gdzie jest bardzo dużo instalacji, bardzo dużo kanalizacji deszczowej,
Często są wodociągi, linie wodociągowe nie zinwentaryzowane i ci wykonawcy cały czas napotykają na problemy. No często mieszkańcy zwracają się tutaj z interwencją do Urzędu Gminy. My zawsze jedziemy i na bieżąco rozwiązujemy te problemy, przynajmniej do tej pory rozwiązywaliśmy. Generalnie idzie to wszystko jakby w dobrym kierunku i tak jak było zaprojektowane, tak jest realizowane. Natomiast utrudnienia są, zwłaszcza tutaj w centrum, gdzie no jest dużo, jest rzeka, droga, budynki, inne sieci, więc no ciężko jest nawet tym sprzętem, który służy do przewiertania, żeby się można było ustawić, żeby po prostu te sieci ominąć, nie mówiąc o tym, że w niektórych miejscach trzeba rozbierać kostkę i trzeba tam wykopy prowadzić i to są dosyć wysokie, głębokie wykopy. No ale no jak na razie jakby większych problemów z tym nie ma. Następnie też Państwo zauważyliście, jest powoli kończony remont drogi powiatowej. Większa część drogi została już wykonana, jeśli chodzi o nawierzchnię, jeśli chodzi o pomalowanie linii pobocza, natomiast został jeszcze chodnik tutaj Wiwkowej, no i została oczywiście kładka na rzece Bela, która jest w trakcie. Oczywiście w trakcie prac wychodzą nowe rzeczy, jak przykładowo na moście, w związku z tym tam te prace mogą się jeszcze przedłużyć. Też w tym okresie czasu końcówka tej inwestycji, czyli tam rondo w kątach, przy naskrzyżowaniu z Łękami, tam ono budziło kontrowersje z tego względu, że było jakby zagrodzone i wiele osób sobie nie wyobrażało, że można przez to rondo przejechać, więc można, ono będzie właściwie przejazdowe dla ciężarówek, tam będzie wystawało tylko 2 cm tej kostki ponad asfalt, reszta po prostu jest dla ciężary przejezdna. Chodzi o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, bo w tym przypadku, kiedy jest takie rozwiązanie, to każdy z nadjeżdżających musi zwolnić. Musi po prostu zwolnić, sprawdzić, czy jest ktoś na rondzie. Jeśli jest, no to ustępuje pierwszeństwa przejazdu i dopiero włącza się do ruchu. Więc to rozwiązanie ma nam poprawić bezpieczeństwo. No i oczywiście jest zgodne z przepisami, bo tam teraz, jeśli się remontuje, to konieczność jest pod takie skrzyżowanie musiałoby się łączyć pod kątem prostym, a tam było to niemożliwe. W związku z tym wybrano rozwiązanie w postaci ronda i myślę, że to jest lepsze z tego względu, że ronda są takie same i zasady ruchu obowiązują. Oczywiście wszyscy musimy się do tego przyzwyczaić, bo to też jest jakby inna sprawa. Natomiast myślę, że to jest kwestia miesiąca i wszyscy już się do tego przyzwyczaimy. Natomiast tam jeszcze nie ma oznakowań. Jak będą oznakowania i będą zdjęte te na środku te ograniczniki, które są, no to będzie już po prostu normalnie funkcjonowało ta droga, będzie normalnie funkcjonowała. Następnie w całej gminie odbyły się zebrania wiejskie. Celem tych zebrań było rozdysponowanie funduszy sołeckich. Frekwencja była różna. Generalnie zainteresowanie było spore i też czasem były różne dyskusje na różnym poziomie emocji, tak bym to nazwał. No, natomiast trzeba przyznać, że często były to rozmowy, które doprowadzały do sprawiedliwego podziału tych środków i nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby, że tak powiem, z zebrania mieszkańcy wychodzili podzielni, wprost przeciwnie, zwykle można się było porozumieć i tak to wyglądało również na naszych zebraniach. Najwięcej środków to zostało przekazanych na prace związane z drogami, jak również na dokumentację sali gimnastycznej w Kątach, gdzie również 4 miejscowości swoje środki przekazały. Następnie też podpisaliśmy akt notarialny na zbycie lokalu użytkowego w Ośrodku Zdrowia. To już był ostatni tam lokal użytkowy, to właściwie garaż, który jest pod tym budynkiem. Tam nam zostały jeszcze kwestie wspólnych części. No to musimy jakby uregulować, ale to już w porozumieniu ze starostwem powiatowym i z ośrodkiem, bo tam musimy iść z notariuszem, musimy to
uregulować do końca. W tym czasie również była rozprawa sądowa, w ramach której sprawa dotyczyła jakby zwrotu części działki albo części pod drogą, właściwie części gruntu, która jest zajęta pod drogę publiczną, tak to bym nazwał. No myśmy proponowali ugodę w postaci odszkodowania, bo tam jest około 100 metrów kwadratowych, więc stosunkowo niedużo i można było to spokojnie rozwiązać ugodowo, żeby po prostu zapłacić za tą część, no bo to jest tego niedużo, no ale niestety druga strona nie wyraziła zgody i w związku z tym będzie kolejna rozprawa, żeby po prostu to doprowadzić do końca. Następna sprawa, to już takie są, a została otwarta ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, to jest w ramach projektu złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pod tytułem Ekodzieciaki w Ekogminie, to był jeden z elementów. Ta ścieżka zaczyna się tutaj przy kościółku i w stronę kościoła, w stronę szkoły i następnie w stronę ośrodka i tam starym gościńcem aż do wieży widokowej. Zachęcam do przejścia. Wiele się można dowiedzieć na tej ścieżce, zarówno pod względem takim ekologicznym, jak i również przyrodniczym, więc ci, którzy nie byli, zachęcam, żeby wolne popołudnie przeszli tą trasę. Warto. Również w tym czasie było święto suszonej śliwki. Wspominam o tym, bo to było wyjątkowa impreza z tego względu, że na tej święcie został pobity rekord Guinnessa w ilości ulepionych i ugotowanych pierogów. Jak Państwo myślę, że wiecie, zostało w ciągu godziny ulepionych i ugotowanych 1066 pierogów, które zostały policzone i zaliczone, bo było ulepionych 1100, natomiast tyle zostało zaliczonych. I jest to ewidentnie rekord Guinnessa do wpisu. Oczywiście na formalności trzeba poczekać. W każdym razie to wydarzenie się odbiło szerokim echem tutaj w okolicy, ale również i w Polsce. Wczoraj, z tego co wiem, to było w Teleekspresie. Możecie Państwo zobaczyć tam. Bardzo ładnie pani Jasek nas tu reklamuje, tak. Także tutaj z tego co wiem, to jest na stronie internetowej, można sobie otworzyć tą relację. No i po prostu jesteśmy na ustach innych, no ale myślę, że warto, bo to jest sukces taki, który no, trzeba zauważyć i trzeba podkreślić. No, tak naprawdę to mamy taką dobrą promocję za niewielkie pieniądze, albo właściwie to one prawie że nas nie kosztowały, bo i tak śliwka była, i tak była, a natomiast motyw spowodował to, że ona stała się bardzo znana w całej Polsce. Tyle tytułem. Aha, jeszcze jedno, chciałbym Państwa zaprosić na szkolenia. One są głównie dla przedsiębiorców, ale możecie Państwo radni czy sołtysi również w tym uczestniczyć. To jest takie szkolenie pod tytułem organizowane wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie i to jest spotkanie informacyjne, które się ma odbyć jutro o godzinie 10.30 w zajeździe cygawiwkowej. Projekt to jest kierunek kariera zawodowa oraz nowy start w Małopolsce. To jest doradztwo zawodowe i szkolenie dla osób pracujących. W związku z tym, że zwróćcie Państwo uwagę, jaka jest zmiana, że kiedyś tylko Urząd Pracy zajmował się osobami bezrobotnymi, teraz również zwraca się do osób pracujących. Chodzi o podniesienie kwalifikacji, o szkolenia i możliwości uzyskania dofinansowania do tych szkoleń, więc zachęcam. Ponadto będzie również zorganizowane spotkanie w tym samym miejscu, tylko pół godziny później, czyli o godzinie 11. To jest przez Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans Wesna. Będzie zorganizowane szkolenie pod tytułem Sukcesji. Skuteczna sukcesja gospodarcza gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich. Tutaj będą takie zagadnienia, jak bezpiecznie przekazać
firmę lub gospodarstwo, jak uniknąć problemów wynikających z trudnych, nieprzewidzianych sytuacji życiowych, jak zabezpieczyć dodatkowe środki na emeryturę. Takie mam tutaj w skrócie informacje, jak to, jaki jest zakres tych szkoleń. Tyle z mojej strony, bardzo dziękuję. My również dziękujemy panu wójtowi za przekazanie informacji z działalności międzysesyjnej. Przechodzimy do punktu 10, jakim jest dyskusja, wolne wnioski. Ja tutaj jeszcze mam pismo, chciałabym państwu przeczytać. Szanowni państwo, miło nam poinformować, że z dniem 30 sierpnia 2019 roku w Tarnowie powstał międzywojewódzki cech kominiarzy obejmujący swym działaniem obszar Polski. Powstały cech ma na celu nawiązanie jak najszerszej współpracy z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi i społecznymi działającymi dla ochrony środowiska, ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniem i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze. Jednocześnie naszym celem jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania, lokale i domy posiadały czyste i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe. Ważnym elementem w pracach międzywojewódzkiego cechu kominiarzy będzie stanie na straży przestrzegania kodeksu etycznego i dobrych praktyk kominiarskich oraz prowadzenie edukacji społecznej, jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów dymowych, jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji czy zaczadzenia. Uprzejmie prosimy o umieszczenie wyżej wymienionego pisma na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu oraz zapoznanie rady z powyższym pismem. Z wyrazami szacunku, prezes. Pismo to było przesłane na... To jest bieżące pismo, które wpłynęło teraz, w czwartek chyba. Zostanie przekazanym radnym na maila, to jeżeli by ktoś chciał poinformować sąsiadów do wykorzystania. Bardzo proszę o dyskusję, o wnioski. Kto chciałby zabrać głos, więc po kolei pani. To ja mam tak. Mieszkańcy Wojakowej, szczególnie Piechówki, proszą o pomalowanie mostu przy drodze gminnej. To jest dokładnie obok pani Musiał, że te bariery tam są tak już zniszczone. Mówią, że nawet jak będą mieć farbę, to sami pomalują. Drugie było pytanie o wykoszenie fosów tam w Wojakowa Góry. I to było, już my to parę razy zgłaszali i tam pan mówi, że on to sam wysieka, a to jest przy drodze gminnej, żeby też ustosunkować się do tego. Następnie rozpoczął się rok szkolny i jak zwykle u nas przy szkole rodzice zgłaszają, że jest tak duży ruch teraz w ogóle przez Wojakową na Rajbrod i jeszcze rano jak te dzieci dowożą do szkoły, to żeby przestrzegać tego wjazdu i wyjazdu przede wszystkim i czy nie da się jakiegoś tam progu zwalniającego albo coś, no bo no jest strasznie teraz przez Wojakową. Nie, dawniej był ruch, ale teraz na Rajbrod jest naprawdę bardzo duży. I po wczorajszym zebraniu jeszcze wiejskim tam rozmawialiśmy o te busy i od rana wydzwaniają, szczególnie w stronę Woli. Czy no też, żeby się to pan wójt do tego odniósł. Dziękuję, ja mam tyle wniosku. Ja jestem chciałem do Zarządu Dróg do Brzeska uzupełnić ubytki nawierzchni masą asfaltową przy dużym użytkowaniu tej drogi u Janowice Wojakowa. Bardzo dużo się porobi wyłomy na tej drodze i tak samo na drodze Wojakowa Dobrocież Krosna i Wojakowa na całej długości Wojakowa u Janowice.
właśnie sesja objazdowa miała być i następny tam przystanek na Lipowej miał być podsypany, bo tam jest zatoczka na przystanku. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie odnośnie oczyszczalni. Czy można dowozić już do tej oczyszczalni? O, nie słyszałem. Aha. I jeszcze tam pod ośrodkiem zdrowia w rogu 2 miesiące śmieci leżą. Zgłaszałem to. Jutro będą jeździć. Niechże to zabiorą. No nie wiem, czy te śmieci są. 2 miesiące te śmieci leżą. No wstyd trochę. Jest parking do wieży, w niedzielę tam z 50 samochodów. Kiedyś ci turyści zdjęcia robili, to dziwi. Może by gdzieś znalazł te śmieci. 2 worki tego będzie, czy myślę, że tam mieszkanie ktoś u góry kupił, tam Ukraińcy mieszkali, że to chyba z tego mieszkania wyrzucili. Nie wiem, w workach takich. Trzeba by to sprzątnąć. Dziękuję. Ja chciałem zgłosić, jeżeli chodzi o drogę powiatową od Różkowa. Tu praktycznie od tej drogi, co wychodzi od Poromki, rowy tam są niedokończone, idzie zima. Jeżeli by można prosić o koparkę chociaż na chwilę samochodem, to byśmy to zrobili. Jeszcze mam takie spostrzeżenie. Ja rozmawiałem z panem Kowalczykiem, z panem wójtem i mówił mi tak, że do tej nowej drogi dolegające pola, bo tam mamy położone korytka, prawda, co płynie woda. One się teraz zanieczyszczą bardziej, bo całe te chaszcze, które rosną, wpadają już do tych korytek, teraz przyjdzie jesień, to utleje i będzie blokowało. Żeby może, bo on mi powiedział, że nie można tego kosiarko. No to ja bym się zwrócił tutaj na sesji do właścicieli tych przynależnych pól, żeby oni kosą czy jakoś kosiarko to wykosili, bo będziemy mieć kłopot później z przepustowością. I druga sprawa, to nieestetycznie wygląda. To by było wszystko. Dziękuję. O, właśnie. Miałam nie mówić, no ale tu już muszę powiedzieć w tej sytuacji. Odnośnie właśnie pobocza tej drogi, o której tutaj kolega Gwizdź mówił. Od naszych pól tam jest, no będzie ze 2, 3, 4 może metry, to jest grunt gminny i po tych robotach tam są bardzo duże kamienie zostawione, no kamienisko można powiedzieć. Mąż zawsze to wykaszał do końca, ale teraz nie mógł tego wykosić, to jest teren gminny, mówię jeszcze raz, ponieważ nie może tam wjechać kosiarką, więc jak najbardziej, jeżeli tam będzie wyrównane, kamienie wyzbierane, to jak będzie żył i będzie kosił, to wykosi, ale na ten czas jest to nie do wykoszenia. To tyle ewentualnie na marginesie. Ja chciałam zapytać, czy będzie kostka układana koło przystanku, koło zatoczki, bo tam miał być. I czy w związku z końcem tych prac będzie utwardzane jeszcze pobocze, ten ciąg pieszy? I odnośnie tego ronda, ja panu wójtowi tu dzwoniłam i rozmawiałam jeszcze z panem inspektorem, bo jest propozycja mieszkańców, by to rondo troszeczkę poszerzyć, żeby tą fosę od Basi, Maciaś do zakrętu, no tą rurę i włożyć. To nie są takie straszne koszty przy 5-milionowej inwestycji, bo tam pieszy w tej chwili nie ma żadnego ruchu, no, nie ma przejścia dla pieszych, a to by było poszerzenie i mi się wydaje dobra sprawa. I należałoby się to zastanowić. Bardzo prosimy pana wójta o interwencję. I jak już pan Kościuk, jestem tu przy głosie, jest rodzina z pan Kościuk z Kąty Góry i ostatnio na zebraniu wiejskim wcześniej na sesji państwu radnym mówiłam o takiej sprawie, o tym, że mają problem. Są mieszkańcami gminy Iwkowa, a korzystają z drogi Łososina Dolna i bardzo proszą o utwardzenie i wyasfaltowanie odcinka drogi od Michalczowej. Chodzi o odcinek 200 metrów. Oni dalej, jak zapiór od tej granicy z Łososiną, ma 300 metrów drogi przez las, a pan Kościół w prawo również podobny odcinek, który sobie sam zrobił. I ci ludzie nie proszą o drogę na prywatnych gruntach, bo zdają sobie sprawę, że nie ma takich możliwości,
a naprawdę nakładu pracy i kosztów, jakie mają dojazdu do domu, są ogromne, tylko proszę po prostu o ten odcinek 200-metrowy, żeby po prostu godnie żyć, żeby dojechać do szkoły, do kościoła, no żeby mogła karetka przyjechać, jak będzie taka zachodziła potrzeba. Wiem, że wójt mówił, że nie ma możliwości gmina Jewkowa działać na terenie gminy Łososina Dolna, ale mamy taką prośbę, może pan wójt jakoś po chłopsku z wójtem z Łososiny porozmawiał, jakoś ten problem rozstrzygnął. No, może tu pan Kościół jeszcze zabierze głos. Dzień dobry państwu. Ja byłem z sąsiadką, z którą jesteśmy bezpośrednio zainteresowani tą drogą. Skład tej drogi to chodzi te 200 metrów, z której korzystać będą, mam nadzieję, kiedy będzie ona gotowa już, bo i tak korzystamy w jakichś takich warunkach, ale przejechać musimy. W tej chwili to jest około 5 rodzin, a przybędzie, ponieważ tam zostają w Łososinie, w zasadzie w Michalczowej, będą przekształcenia działek na budowlane i ta droga będzie po prostu jedną najważniejszą drogą dla tych działek. Jest to 180-200 metrów drogi. Będąc w trasie wójta w Łososinie Dolnej, obiecał, że w tym roku nie zdoła zrobić nic więcej, tylko dokona pomiarów tej drogi. Chodzi o twardość i tak dalej, o normy. Natomiast chętnie z naszym wójtem, panem Kamińskim, zrobią to wspólnie. Liczę po prostu na poparcie pana Kamińskiego. Wójt z Łososiny Dolnej również obiecał. No i mając na uwadze to, że obiecał wójt teraz zrekonstruować w zasadzie drogę, która biegnie poniekąd przez kąty Grabie do góry, jest to po prostu w tej chwili droga bardziej przypominająca drogę krosową niż drogę publiczną, ponieważ zimą tam nie wyjedzie nawet na napędzie 4x4, po dwa adresy, po trzy adresy. I w związku z tym, skoro ma być ta droga remontowana, to ona owszem jest potrzebna jak najbardziej do państwa Gwizdżów. Też będą mieli problem zimą, ponieważ zimą tam też tego nikt nie odśnieży. Nie ma takiego sprzętu, gmina nie posiada, ani też żadna firma, która współpracuje z gminą, tam nie wyjedzie. Więc jestem bardzo, bardzo też zainteresowany i czuję się po prostu skrępowany, że ja nie mam, mieszkając już 20, blisko 5 lat, w przyszłym roku będzie ćwierć wieku, mam ciągle ten sam problem. I bardzo proszę skłonić się nad tym problemem moim sąsiadom i wyciągnąć jakieś konkretne, przyjazne dla nas wnioski. Dziękuję tymczasem. Ja bym chciała zgłosić, że tutaj jest kratka ściekowa na drodze agronomówka, jak się zjeżdża z głównej drogi. Tam ten metalowy jest urwany, jest taka dziura tam koło tego, jak się jedzie, żeby ktoś nie wpadł. To jak z agronomówki, na agronomówkę się wjeżdża. To jeszcze ja tylko w momencik. Koło starej szkoły w Dobrociszu rośnie lipa. Ona praktycznie nie jest w pasie drogowym, a na prywatnej posesji. Konary bardzo zwisają na drogę i robi się tam taki jakby wąwóz, bardzo niebezpieczny zakręt. To tyle. Ja chciałem dodać jeszcze do pani sołtyski, że tam jest bardzo wąska droga. Tam się i wypadki zdarzały i te gałęzie zastawiały. To naprawdę potrzeba tej chwili, żeby to jakoś zrobić, żeby poprawić sytuację. Dziękuję. Ja jeszcze mam takie dwie sprawy. Jedna dotyczy budowy wykonania progu zwalniającego tu przy obiektach szkolnych Gwiwkowej. Samochody, kierowcy jeżdżą tam niesamowicie szybko. Nikt nie zważa na żadne znaki, jakie tam jest, a tam jest ograniczenie do 40 kilometrów. No, czy jedzie tam to 40 kilometrów, trudno to stwierdzić, natomiast na
normalnie tam są bardzo olbrzymie prędkości. Jest to dość duże zagrożenie, przychodzą dzieci, ludzie do kościoła, z kościoła i jest taki wniosek, aby tam zamontować właśnie ten próg zwalniający. To jest jedno i drugie tam przy drodze tej powiatowej w Nagórze tam są wysokie te pobocza, się porobiły takie, już po prostu wystają wysoko, wysoko ponad asfalt i woda nie ma nawet w czasie deszczu coś możliwości spływania z drogi do rowów. A do tego jeszcze jest utrudnienie, nie ma tam chodnika, nie ma nic i po tych takich pagorkach, tych takich usypanych tych wałach ziemi właśnie przechodzą tam mieszkańcy. I tak samo konieczne byłoby to właśnie oczyszczenie tych poboczy przy tej drodze. To wszystko, dziękuję. Szanowna Rado, Panie Wójcie, tutaj kiedyś byłem i ta sprawa jest już znana. Chciałem się dopytać o dalszy ciąg sprawy na moim odcinku, gdyż tam jest coraz więcej problemów i powiem Wam tak, że tu mam dokument z 1937 roku, a pierwszy dokument, tylko go jeszcze nie odnalazł, to jest z 1934, gdzie rozprawa odbywała się, gdzie wisiał krzyż, paliły się świece i od tego czasu moi rodzice jeździli od drogi, bo po drodze jeździli jeszcze wcześniej i tam nikt nie zaprzeczał. W latach 80., 70., bo w 72 roku postawiłem stajnię. Szymek Gnyla, jak się nie mylę, taki był kierowca, jeździł do mnie Jelczym z przyczepą, wożąc mi haś. Obecnie Janek z Nagorza, jak on się pisze, Urbajczyk, który robi betony, zamówiłem u niego betony, przywiózł mi w sobotę, na jeden raz telefon go do Włodek, nie pojedziemy w pole. Ja mówię, dlaczego? Przebił oponę u przodu i z tyłu boczną, dwie opony nowe, bo mówi, niedawno zakładałem. I proszę Państwa, jak dalej w tym odcinku żyć? To jest jedna sprawa. Winklówki są powbijane na środku drogi. Policja, jak ją co zgłaszą, lekceważy wszystko, bo ja ją tam urożnika. Przecież a na mnie polują jak kot na myszy. Kiedyś mi zrobili nawet sprawę o gówno. Nie wiem, czy jest znane, ale to jest na internecie taka sprawa. Po prostu pasły się konie i sąsiad podał, że koń wszedł w buroki, zjadł mu buroków za 500 zł, co wtedy ziemniaki były po 20 groszy. I proszę Państwa, jedno ze zdjęć zrobionych z policji, i to bardzo dobrze, że policja wykonała to zdjęcie, bo przedstawia buraka, gdzie liście do góry rosną prosto, a jest z boku rzekomo ugryziony przez konia. To ja się śmiał na rozprawie w Brzesku i ja mówię, proszę Wysokiego Sądu, czy ten kuj klęknął i głowę pod kątem prostym skręcił, żeby ugryźć buroka? To była celowo ubite burok kołkiem. A gówno końskie było przyniesione na pole. I sprawę miałem. Są zdjęcia, jest wszystko. To nawet za tą sprawę pan Kaczmarczyk płacił te 200 zł, co przyjecha policja i miał mi siedzieć za. No proszę Państwa, jak długo? Kiedyś szedł człowiek z Kieleckiego, nie wiem czy to mówiłem, z koszykami tymi siewokami. Przyszedł do mnie, porozmawialiśmy jak człowiek człowiekiem. Wyszedł z pewnego domu, widział, że ja stoję na schodach jeszcze. Machnął prawą ręką i mówi, panie, uciekaj stąd, bo tu jest przeklęty kawałek. I rzeczywiście jest przeklęty kawałek. Tam nie można żyć. Jak można było położyć beton, gdzie nie ma drogi, w poprzek na moim polu, bez zgody, bez niczego i jeszcze wyżej jak pole, że jak przyjdzie deszcz, to jest zalane całe pole. I to jest skandal. Przecież ci ludzie nie mają żadnego ambicji ani honoru. Pozakładali firmy, pozakładali nie wiadomo jakieś tam jeszcze przedsiębiorstwa, i jeżdżą sobie jak nie wiadomo co. I panie wójcie,
w tym tygodniu, a najpóźniej w drugim zostanie rozebrany ten beton, bo ja sobie nie pozwolę. Ja sobie zrobię choćby nawet sąd do tej działki prywatny most. Już części złożę i będę robił. Niech będzie ten skandal, a proszę Państwa, kiedyś mówiłem, że od naszego sołtysa jest źle wyjechać, że tam były wypadki. A jest drugie zagrożenie i tu sołtys dobrze powiedział, że jeżdżą jak wariaci niektórzy, bo proszę Państwa, kierowca od kościoła w dół, on czasem osiąga ogromną prędkość. I o co chodzi? Ja już tu kiedyś mówię. Chodzi o wysypisko tych żwirów przez Mariana Gryza. Jeżeli nasypię, ja mam zdjęcia, kupę porządną, jeszcze stanie z górnej strony samochodem, tam nie idzie wyjechać. Kiedyś obserwowałem dwójkę dzieci, jak chcieli przejść w tym miejscu, nawet nie wiem od kogo, bo ja tam nie wiem nawet, czyje to dzieci ani nic, bo nie chodzę nigdzie, tylko w domu siedzę i w większości teraz ostatnio po szpitalach i poza terenem, ale proszę Państwa, tam może dojść do wypadku. Jeżeli chce handlować żwirem, niech se teren odgrodzi od drogi, niech to robi w terenie zamkniętym i proszę Państwa, niech to będzie jakoś uczciwie. Przecież ja nie wiem, to co się ze mną dzieje, to jest wołające o pomstę do nieba, ale myślę, że na drugi rok będzie to wszystko rozwiązane. Bo nawet te moje banery i kradzież zwierząt, to wiecie wszystko, to przecież ogląda cały świat i śmieje się. Banery stoją przed ministrem sprawiedliwości, już przed Pałacem Prezydenckim stoją 250 dni. Przed ministrem stoją, bo wróciłem teraz z Warszawy. No wiecie co, kogo mamy za przedstawicieli narodu polskiego? Łajdaków i zdrajców narodu polskiego. Panie Knurowski, przerwie panu, no. Nie wypowiadajmy się na temat władzy, ale niech pan skonkretyzuje, jaki ma pan problem w dniu dzisiejszym i co pan chce. Mówię, kiedy będzie ta wizja lokalna, kiedy będzie na mojej działce i kiedy będzie podjęte budowa tego mostu. Bo ja zamknę całkowicie ten odcinek. To jest teren prywatny, a nie społeczny. Będę zostawiał samochód sobie gdzieś tu na wsi i będę chodził na pieszo, a tamci tak samo. Bo ja sobie nie pozwolę. Byliśmy, Stefan wie, w spółce wodnej, ja odstąpiłem od spółki, nie wziąłem ani grosza. Nikt mi nic nie pomógł, ale mi potrafili sprzecinać rury na odcinku ponad 200 metrów. Zaniosłem taki kawałek dla proboszcza i ja mówię, księże proboszcze, to są chrześcijanie i w kostce. I jeszcze efekt jest, bo jeszcze jest dziura w tych rurach i teraz jest odkopane i szukam ostatniej dziury na tym odcinku. Dziękuję. Ja chciałem tutaj przekazać informację od mieszkańców, którzy są zaniepokojeni sytuacją w lasach, ponieważ pojawia się duża ilość śmieci. No nie chcę tego tak rozłączyć, ale to prawdopodobnie tutaj wzmożony ruch turystyczny ma, nie jest obojętny dla tego typu działalności, więc jakieś rozwiązanie, czy nie wiem, kiedyś mówiliśmy o tych miejscach, gdzie są tak, no to akurat było przy zjeździe z Bacówki, przy drodze gminnej, tam mamy lasy i tam były nagminnie wyrzucone, zatrzymają się samochody i są nagminnie wyrzucone. Ciężko mi tutaj stwierdzić, kto, może by się udało nam, tak jak mówiliśmy kiedyś, w miejscach, gdzie są takie zgłoszenia, zakładać kamery pułapki, bo były jakieś takie dyskusje, być może by to w jakiś sposób pomogło, bo w tym momencie ciężko cokolwiek stwierdzić. Chciałem jeszcze zapytać, no co prawda sprawa ma dopiero tam tydzień, widzieliśmy się niedawno, to rozmawialiśmy ten temat, o temat przedszkola, czy coś ruszyło w kierunku realizacji budżetu sołeckiego na ten rok, chciałbym zapytać. No i tu jeszcze ewentualnie ta informacja, o której była wspomniana, o kominiarzu, bo też wspomniałem na zebraniu sołeckim, że zbliża się sezon grzewczy. W ubiegłym roku zdarzyło się kilka akcji ratowniczo-gaśniczych z powodu zapalenia się sadzy w kominie. Warto zadbać o to, żeby ten komin był drożny i taki wycinek sprawa. W rozporządzeniu mamy informację, że
kominy, które pochodzą, które wyprowadzają dym z pieców opalanych drewnem i węglem, powinny mieć przegląd co 3 miesiące. To jest informacja sprawdzona, można sobie zweryfikować. Opalany węglem i drewnem powinien mieć co 3 miesiące przeglądy, natomiast gazowe co pół roku. Ale oczywiście zdrowego rozsądku nic nie zastąpi, więc no to tylko tak dla informacji szerszej. Dziękuję. Ja jeszcze jedną sprawę mam. Jeżeli chodzi o Dróżków Pusty, jest ta droga na Poczekaj. Ona jest teraz zrobiona, tam są zrobione rowy koło tej drogi i do pana Jarzmika nie ma żadnego przyjazdu. Trzeba by było przefruwać przez ten, chodzi o mostek, żeby mu zrobić, jakby była jakaś możliwość. To jest na Poczekaju, Jarzmik na Poczekaju. Ta droga nowa, coś my robimy. No u Wieśki, od Wieśki, co jest ta droga do góry, do Włodka idzie, prawda? No ale chodzi o wyjazd z domu, no zwracaliśmy, wczoraj byliśmy przy kościele, właśnie mi mówiono, że nie ma mostku, jakby można było coś, no. Tu chodzi o tą drogę, którą żeby zaczęli robić, jest wyżwirowana, jest to droga gminna, więc ja zwracam się do wójta o zrobienie mostku, bo przy... No nie może, bo teraz rowy są kopane. Wcześniej była droga, teraz wykopano rowy, bo już idzie jesień i będzie woda, żeby tą wodę zebrać, żeby nie topiło domu, więc mostek jest potrzebny. Myślę, że w takiej sytuacji trzeba pomóc. Zresztą jak wójt będzie, proszę przejechać, popatrzeć. Ja jutro się przejadę, zobaczę jak ta sprawa wygląda. Dziękuję pięknie. To, co mi proszono, powiedziałem. Czy są jeszcze jakieś wnioski? Wobec tego... Oddaję głos panu wójtowi. Uzbierało się tego bardzo dużo. Szanowni Państwo, postaram się na niektóre odpowiedzieć, na które jestem w stanie. Niektóre będą skierowane do odpowiednich organów, które się tym powinny zająć. I tak po kolei, jeśli chodzi o Piechówkę i tam inicjatywa mieszkańców, że chcieliby pomalować barierki, bardzo sobie cenię wolontariat. Powstają stowarzyszenia, ludzie chcą coś zrobić dla wsi. Ja tylko tutaj dołożę, że na Rędzinach właśnie mieszkańcy wymalowali barierki na moście sami. Więc ja chciałem powiedzieć, że to powstają inicjatywy oddolne przez mieszkańców, jedni sprzątają miejscowość, inni wykaszają, więc jest to bardzo mile widziane. Oczywiście jak będzie trzeba, to również w tym wypadku możemy zapewnić lakier. Oczywiście musi być to zrobione w sposób odpowiedni. Następnie wykaszanie rowu. No jest to już za 5, za minutę jesień czy zima i w tym momencie nie ma sensu koszenia rowów, kiedy trawa już zestarzała się i połamana, wiatr ją połamał, więc no, przykro, ale wysyłać kosiarki teraz chyba nie ma sensu. Natomiast jeśli ktoś to robi, to dobrze, bo gdybyśmy chcieli każdy rów na całej gminie, gdzie mamy około 200 km dróg, wykosić sprzętem, wziąć firmę, no to wyjdzie nam to, że będziemy mieć pieniądze na połowę utrzymania dróg, a na resztę nam braknie, więc musimy wspólnymi siłami doprowadzić do tego, żeby te drogi wyglądały odpowiednio, no i to każdy na swoim podwórku czy przy swoim gruncie, jeśli to zrobi, to będziemy po prostu mieć i lepiej, i bezpieczniej, i ładniej. Oczywiście to, co należy do obowiązków, czyli bezpośrednio przy asfalcie, to robimy, ale to też nie zaszkodzi, jak ktoś w międzyczasie wykosi. Więc taki mój apel, żebyśmy się czuli odpowiedzialni za to, co jest koło nas. Sprawa wniosku o wykonanie progu zwalniającego. Myślę, że to by trzeba było, to znaczy to musi być wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku. Z tego względu, że jest to droga powiatowa i to musi być specjalna komisja, która się na ten temat wypowie. Poruszany problem busów jest dużym problemem. Natomiast sprawa już jest dłuższy czas omawiana i przez różne firmy
Rozmawialiśmy z firmami z terenu Bocheńskiego, czy będzie chciały tutaj przyjechać i przedłużyć swoją linię. Rozmawiamy z firmami z naszej gminy, jak również z firmami zewnętrznymi i póki co do takich przesiłków, gdzie jest taka potrzeba, ale jedzie ktoś jeden na 4 dni czy na 3 dni, no to nikt też kursu codziennie nie uruchomi. No musicie Państwo to zrozumieć, że po prostu to musi być w jakiś sposób uzasadnione ekonomicznie. Są potrzeby, ale po prostu nie zawsze jest to możliwe. Przygotowujemy, rozmawiamy z firmami, jest planowany mówię, taki kurs wewnątrzgminny, tak bym to nazwał. Natomiast czy dojdzie do skutku, to się okaże dopiero, czy firma się nie wycofa z tego pomysłu. W każdym razie chcemy, żeby taki wewnątrzgminny był kurs, który będzie takie przysiłki czy problemy takich przysiłków rozwiązywał. Natomiast tam muszą być pasażerowie. Skąd się bierze problem? No jeśli większość z nas, 99% jeździ samochodami, no to z tego 1% nie ma szans, żeby ktoś po prostu się utrzymał albo żeby był w stanie dowozić ludzi. Nawet mając dofinansowanie, to przy takim tym układzie też jest to niemożliwe. Jeśli chodzi o ubytki przy drodze powiatowej w kierunku Sechnej czy Krosnej, no to również zwrócimy się do zarządu powiatowych, żeby po prostu to zostało uzupełnione. Jeśli chodzi o śmieci koło ośrodka zdrowia, no szczerze mówiąc, pierwsze sprawdzimy, czy mieszkańcy mają umowę. Każde mieszkanie to tam sprawdzimy, żeby nie było tak, że ktoś tam mieszka, a nie ma umowy. No, a druga sprawa, to ktoś jest właścicielem tego gruntu, więc to jest jego obowiązek. Jeśli to jest w pasie drogowym powiatowym, to zarząd dróg powiatowych, jeśli gminnym, to wtedy my. Możemy naszych środków, pieniędzy, naszych podatników wydatkować tam, gdzie jest to zadanie prywatnej osoby, więc tu w tym przypadku sprawdzimy, jeśli to będzie w naszej gestii, to tak, jeśli nie, to zobowiążemy właściciela, żeby to po prostu zrobił. Takie śmieci nie powinny się pokazywać w żadnym wypadku, bo wszyscy są zobowiązani do podpisania umowy i wszyscy umowy, tak czy tak, jak ktoś ma umowę, przepraszam, wszyscy są do złożenia deklaracji i zgodnie z tą deklaracją płacą za śmieci, więc dlaczego mają wyrzucać do lasu w tym czy w innym miejscu, jak oni są zobowiązani i tak płacą, więc jeśli taka sytuacja jest, to jest coś nie w porządku i to trzeba od razu alarmować i proszę mieszkańców od razu zgłaszać, jak coś takiego się pojawi, bo to jest nie w porządku i to idzie na nasz koszt, nas wszystkich. My wszyscy za to płacimy w postaci oczywiście środków, które płacimy za śmieci od każdego domu. Następna sprawa, rowy przy drodze powiatowej, no to tak samo jak i wcześniej skierujemy to do zarządu dróg powiatowych. Porządek na działce, że jeśli są chaszcze, no to musi być jednak każdy właściciel porządek sobie tutaj przypilnować. Trudno, żebyśmy w jakiś sposób tam wchodzili na czyjąś działkę. Jeśli na terenie gminnym są te kamienie, sprawdzimy, czy to jest gminny teren, to myślę, że się usunie i będzie wtedy można wykosić ten grunt, żeby można było utrzymać w należytym porządku. Następnie, czy będzie kostka na zatoczce na Ptaszkowej, kąty Ptaszkowa? Z tego co wiem, to ma być twardzenie tego, natomiast nie znam projektu, żeby powiedzieć, czy to będzie kostka, czy to będzie asfalt, bo może być również i utwardzenie asfaltu. W każdym razie tam nie było zatoczki, tam będzie wybudowana, tam się poprawi bezpieczeństwo przy tym przystanku na Ptaszkowej, więc to jest krok do przodu, zwłaszcza, że tam jest przed zakrętem, więc tam konieczność jest wybudowania tej zatoczki, podobnie jak również tu Wiwkowej, na Klinie, jak to się mówi, tu też było bardzo niebezpiecznie, busy stawały przed zakrętem i żeby ich ominąć, no to człowiek się narażał, kierowca się narażał, że z zakrętu coś wyskoczy. Teraz będzie zatoczka, więc to naprawdę poprawi bezpieczeństwo. To jest ten element, o którym mówiliśmy, że to będzie coraz
coraz bardziej bezpiecznie. A propos tego wniosku, jeśli chodzi o pobocze w kontakt, to zostało przekazane inspektorowi nadzoru, jednakże w ostatnim okresie, w ostatnich dniach nie mogłem się skontaktować z nim z tego względu, że był na urlopie, natomiast firma też nie wykonywała żadnych innych robót, bo oni się przenieśli w tym momencie gdzie indziej, więc to było jakby, to będzie przekazane, natomiast z tego co wiem, to on wie o tym i on się miał do tego ustosunkować pozytywnie, z tego co mi wiadomo. Jeśli chodzi o kąty Grabie, a właściwie drogę na Michalczowej, więc zgodnie z tym, co Państwo już się tu sugerowali, gmina Iwkowa nie może wykonywać zadań na terenie gminy Łososina Dolna, nie ma takiej możliwości. Tak jak Państwo nie możecie wykonywać drogi na posesji sąsiada, no bo on może sobie życzyć inaczej. Tak samo tutaj też nie, bo nie mamy prawa dysponowania gruntem. Kwestia zgłoszenia i tak dalej, wszystkich dokumentów, granicy, to są poważne rzeczy i tego tutaj takiej możliwości w żadnym wypadku nie ma. Natomiast co do współpracy, jak najbardziej my jesteśmy skłonni współpracować z każdą gminą w sąsiedztwie i ze wszystkimi mieszkańcami sąsiedztwa również. I tutaj współpracujemy z gminą Ososina na wielu płaszczyznach. Jeśli chodzi o drogi również, chciałbym Państwu przypomnieć, że 2 lata temu żeśmy wykupili grunty. Najpierw żeśmy wydzielili geodezyjnie, a następnie wykupiliśmy grunt w miejscowości Kąty Zatoki, a następnie żeśmy wykonali drogę i podbudowę żwirową i później klińca i potem żeśmy zrobili asfalt i tam żeśmy zrobili za własne pieniądze. Myśmy występowali wtedy do gminy Ososina i otrzymaliśmy informację, że jest to teren na terenie naszej gminy, w związku z tym my jesteśmy zobowiązani, więc żeśmy to wykonali i teraz chcielibyśmy, oczekiwaliśmy od strony gminy Ososina takiego samego działania, czyli jeśli to jest na ich gruncie, niech zrobią to, co myśmy tu zrobili. Myśmy mieli o tyle utrudnioną sytuację, że musieliśmy wykupywać, wydzielać. Państwo, że się tu na sesji podejmowali decyzję o wydzieleniu tego gruntu, zapłaciliśmy właścicielowi za ten grunt i zrobiliśmy to, pomimo tego, że ta droga biegnie do mieszkańców Łososina. Tam przy tej drodze u nas nikt nie mieszka. Więc tutaj prosimy o taką samą reakcję ze strony samorządu gminy Łososina. Ja na ten temat rozmawiałem z panem wójtem, bo żeśmy rozmawiali na ten temat i taką samą informację przekazałem, jak państwo dzisiaj przekazuję. Żebyśmy się po prostu po partnersku szanowali, jesteśmy do współpracy skłonni, ale jeśli myśmy wydali pieniądze, nie otrzymując złotówki, więc prosilibyśmy, żeby przynajmniej taką samą kwotę również na swoim gruncie dla naszych mieszkańców samorząd gminy Łososina wydał. Więc taka jest jakby nasza odpowiedź, natomiast jak najbardziej współpracować będziemy, rozmawiamy i jesteśmy otwarci na dalszą współpracę. Natomiast jeśli chodzi o drogę Kąty Grabie do państwa Gwiżdżów, tak to nazwijmy, jest to zadanie, które zostało na zebraniu wiejskim ustalone, że w ramach pieniędzy sołeckich będzie ta droga realizowana i ona będzie realizowana. I ta droga, chciałbym powiedzieć, że ona jest odśnieżana co roku, tam można do państwa Gwiżdżów spokojnie dojechać, niezależnie od tego, jaka jest tam pogoda, no, oczywiście w miarę możliwości. Następnie tutaj mam kostkę przy drodze powiatowej, to dotyczy drogi powiatowej. Kolejna, lipa w Dobrocieszu, jeśli to jest grunt prywatny, właściciel gruntu prywatnego może się zwrócić właściwie może sam wykonać pewne zabiegi zgodnie z ustawą, czyli może ograniczyć koronę o pewien określony procent, tak żeby można było, żeby drzewo mogło dalej funkcjonować. Natomiast jeśli to nie jest nasz grunt, no to my nie możemy nikogo zmusić. To my nie możemy go, no to musimy ich jakby odszukać. Możemy ich poinformować wtedy listownie o takiej potrzebie, natomiast zmusić ich nie możemy. Tak przynajmniej na dzisiejszy wygląda z punktu widzenia prawnego. Jeśli chodzi o wniosek tutaj sołtysa o próg zwalniający w Iwkowej, podobnie jak wcześniej w Wojakowej,
wystąpimy do zarządów powiatowych o wypowiedzenie się w tej sprawie i czy jest to po prostu możliwe. Następna sprawa, jeśli chodzi o tutaj pana Włodzimierza. Pan nas nie informował na poprzednich sesjach, czy na poprzedniej, jednych z poprzednich sesji o drodze, która przebiega przez pana grunty. Myśmy sprawdzili, no to niestety, ale ta droga przebiega po gruntach prywatnych i jako tako my nie mamy prawa wizji lokalnej tam zrobić, a tym bardziej nie możemy tam usunąć tego betonu, czy w inny sposób, no to jest... Nie znam tej sytuacji, jak to było kiedyś, nie mam, na pewno z naszej gminy w tym momencie, w ostatnim czasie takie rzeczy nie poszły, pieniądze, bo nie mogły iść na grunt prywatny, musielibyśmy prawo dysponowania gruntu mieć. Jeśli jest ten beton, kto zrobił, no to też za czyjąś zgodą. Dlaczego nie było od razu reakcji, żeby ten beton usunąć? Natomiast chciałbym tak państwu jeszcze powiedzieć, zapytam, że... ile lat temu była robiona ta droga, ten beton? Mniej więcej ile lat temu? Czyli co najmniej 15 lat. Szanowni państwo, pozwólcie, że ja teraz dokończę. Więc tak, jeśli jest taka sytuacja, to pan jako właściciel może pan z tytułu, z powództwa cywilnego dochodzić swoich praw. To jest jedna sprawa. Z drugiej strony, jeśli pan zabroni innym mieszkańcom przejeżdżać przez tą działkę, to przypuszczam, że taka sama reakcja będzie przez poprzednich gruntach, że na poprzednich gruntach panu zabronią jeździć. Więc chodzić też pan nie będzie mógł, no bo... Więc tutaj w tym wypadku są jakby prawa nabyte i to prawdopodobnie sprawa bez sądu się tu nie obejdzie, bo my jako gmina nie mamy prawa tam wstępu z tego względu, że jest to teren prywatny, więc nie możemy tam ani zrobić wizy lokalnej, ani też działań zmuszających do usunięcia betonu też nie możemy podjąć. Następna sprawa, jeśli chodzi o śmieci, to już mówiłem, w takich sytuacjach musimy reagować i będziemy reagować na pewno. Kolejna sprawa, pytanie a propos jeszcze śmieci. Trzeba powiedzieć, że społeczeństwo mamy bardzo wyedukowane. Daję przykład tutaj sytuacji pod wieżą widokową, gdzie na początku były kosze i było bardzo dużo śmieci i szczerze mówiąc wiatr rozwiewał, zwierzyna rozgrzebywała te śmieci. Od 1 maja tam nie ma śmieci, nie ma koszy, nie ma koszy, nie ma śmieci, tak to zostało określone. Zostało parę tablic wywieszonych z informacją, że śmieci należy ze sobą zabierać i do tej pory nie robiliśmy sprzątania i tam nie ma śmieci. Więc społeczeństwo jest wyedukowane i ono sobie radzi, więc to trafiło do tych ludzi, biorąc pod uwagę, że tam w tym czasie było tysiące osób i po prostu te śmieci ze sobą zabierają, więc to jest dobry przykład, że jednak nasze społeczeństwo dba o środowisko. Więc przypuszczam, jakby to było, były kosze, to tam byłyby tony śmieci. Jednak ludzie zabierają z sobą z powrotem. Natomiast pytanie o realizacji budżetu sołeckiego dotyczące przedszkola Wiwkowej jest w trakcie realizacji, z tego co wiem, to jest już wybrany wykonawca tych zadań, które tam mają być realizowane. Następnie apel o przeglądy i o bezpieczeństwo. No co roku mnóstwo osób ginie od zatrucia tlenkiem węgla. Trzeba o tym pamiętać, żeby jednak te przeglądy były, żeby te kanały wentylacyjne były drożne, żeby ten ciąg kominowy był.
i dlatego można powiedzieć, że przed sezonem grzewczym ja również ponawiam apel o przypilnowanie tego, żeby takiej sytuacji w naszej gminie nie było. Następna sprawa, była mowa o zjeździe z drogi gminnej w Dróżkowie Pustym. Jeśli jest droga gminna i ktoś chce zrobić zjazd, to należy do obowiązków właściciela działki przylegającej. Jedynie w sytuacji, kiedy jest budowa drogi od nowa albo przebudowa, że się poszerza, zmienia sytuację, tak jak robiliśmy w Dróżkowie Pustym w tamtym roku, wtedy jest obowiązek zarządcy drogi do wykonania zjazdu. W innych przypadkach każdy ma obowiązek wykonania takiego zjazdu i wcześniej wystąpienia o warunki, bo to też jest taka sprawa, że nie można sobie dowolnie robić, bo za chwilę się okaże, że będzie przepust niedrożny albo zablokuje i woda wyleje na sąsiada i wtedy będzie wielki problem. Więc tu trzeba wystąpić o warunki wykonania takiego zjazdu, a następnie na koszt własny taki zjazd zrealizować. To jest z mojej strony. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś wnioski? Ale panie Włodku, jaki wpływ radni mają na pana przeżycia, na pana życiorys, na to, co partia robiła z panem życie? Poza tym, mówi pan tak, nie robię nikomu na złość. Miała być przez pana pole projektowana linia oczyszczalni ścieków. Nie zgodził się pan. Nie zgodził się pan wtedy. Nie zgodził się pan na oczyszczalnię, więc nie idzie oczyszczalnia, nie ma odpływu, więc ścieki idą. Poza tym, jeżeli idą ścieki, szambo ma być bezodpływowe. Jeżeli tam idą ścieki, może pan złożyć skargę. Jeszcze jedna sprawa. Czy któryś z sąsiadów blokuje panu dojazd do działki? Czy któryś z sąsiadów powiedział panu, że nie wolno panu tą drogą, która jest, dojeżdżać do pana działki? Czy tak, czy nie? Ja proszę pani, nie ma po
proszę odpowiedzieć na pytanie, czy droga, która idzie przez pana pole, ta betonowa, czy któryś z sąsiadów powiedział panu, że tam panu nie wolno jeździć? Tak czy nie? Proszę mi powiedzieć. Ale na wcześniejszym odcinku pytam. Nie, ta droga idzie jeszcze dalej. Czy pan Marian Grys powiedział panu kiedykolwiek, że nie wolno panu dojeżdżać? Szanowni państwo, nie otrzymamy odpowiedzi, więc kończę tą dyskusję. Zamykam 12. sesję Rady Gminy. A jeszcze jest tutaj głos, proszę bardzo. Ja chciałem się odwołać do drogi, o której mówiliśmy przed chwilą. Wójt wspomniał, że no i troszeczkę jakaś nieścisłość wyszła, ponieważ ja twierdzę, że ta droga nigdy nie była odśnieżona powyżej Dobiżu. Przez 25 lat nie była. Natomiast zawsze była odśnieżona do końca asfaltu, czyli do państwa Bieńków, Piotra i Kazimiery Bieniek. Tam się kończy asfalt, tam dojeżdża pług, dalej się już pług nie przemieszcza. Taka jest prawda, a dalej to jest jeszcze około 180-200 metrów do góry, które wówczas były odśnieżane przez państwa Gbiżu, kiedy pan Bronek miał 5 synów pod ręką i szuflowali od rana, żeby móc do pracy przejechać. 6 ludzi, żona pomagała. Takie było odśnieżanie i wtedy nikt nie kiwnął palcem. I w związku z tym ja dalej się proszę, upominam o tę drogę, która od strony Michalczowej biegnie do góry, ponieważ tam pług jeździ teraz, nawet teraz jeździ. Tak, tylko że co? Ta droga w końcu, że jest żwirowana, pług posiada takie gumy na dole, po prostu one zabezpieczają przed uszkodzeniem całego pługa, płozy. I te gumy są zrywane przez kamienie przemrożone, wystające z nadpowierzchni drogi. Więc jest to kłopot dla pracownika, który to odśnieża, ponieważ on to we własnym zakresie potem musi sobie te gumy wymieniać zbyt często. No i tak to wygląda. Teraz w międzyczasie dotarła sąsiadka z sąsiadem, którzy ten temat gotowi podjąć i może coś od siebie dodadzą. Pozwólcie państwo, że przekażę mikrofon. Bardzo proszę. Czy ja się odezwie coś? Byłyśmy na zebraniu, nie wiem, którego to było, wiejskie zebranie w Kątach. Pytałam się pana wójta o porozumienie z Łososiną Dolną. Pisałam tu pismo do gminy. Pan wójt powiedział, jeszcze mam nagrane te zebranie, wszystko. Nie ma żadnej współpracy, a on nie będzie wchodził w czyje pola. Byłyśmy w poniedziałek ze sąsiadem u wójta w Łososinie. Przy nas nawet dzwonił 3 razy. Pan nie raczył odebrać, nawet na prywatny numer, bo on nie dzwonił do gminy, żeby pani sekretarka się połączyła, żeby to. Nie raczył pan to. Oczy otworzył ze zdziwienia, że nie ma żadnej współpracy. Wie pan co? Tu mój teść chodził już 20 lat prawie za tą drogą. Ja tam mieszkam 10 lat. Mam córkę 7-letnią, która wymaga specjalistycznego jeżdżenia do Sącza na zaszczyki, na to. I po 20 latach pan, nie wiem, czy nie ma współpracy takiej, żeby się dogadać parę metrów odcinka drogi? Pan wie, co my tam w zimie przechodzimy? Tam nikt nie odśnieża. Ja muszę o 5 wstawać rano, żeby odśnieżyć, żeby dziecko do szkoły dowieźć albo dojść. A pan po 15 latach, nie wiem, pana urzędu, nie może się pan dogadać z wójtem z Łososiny. No to nie wiem, czy z panem coś jest tak, z gminą, czy z Łososiną. Ja nie wiem, tu pan listonosz jeździ. Niech pan powie, pan radny. Czy pan dojedzie w zimie, jak nie posypię, nie odgarnę ten odcinek? Całą zimę zostawiam samochód, jak się skręca do pana Kościuka, idę na nogach, to nie ma opcji. No. Tam jest teraz bardzo ciężko wyjechać samochodem osobowym. Tak. Jeżeli nie ma napędu na to tam bardzo ciężko jest wyjechać. A poza tym... Ale mówię, ten odcinek do lasu, żeby się dogadać, przez 15 lat się teściu chodził z panem Kościuchem. On już, ten sąsiad już nie potrafi chodzić tak przedtem. A już nie mówiąc o pogotowiu. To umieraj człowieku, jeszcze wykop się, nie wiem, tak, bo jeszcze nawet
nawet nikt nie dojedzie, nawet karawan, ani nic, nikt nie dojedzie. Tam jeszcze... Tak, jeszcze wspomnę odnośnie mojej osoby. Pogotowie wzywałem dwa razy, dojechali tylko do kościoła na Michalczowej i odzwoniono mi, że jestem w stanie zabrać mnie spod numeru. W jednym przypadku sąsiad mnie zawiózł, w drugim przypadku o północy, w jakim stanie miałem krotok zewnętrzny, dojechałem własnym samochodem we krwi, tam mnie przepakowano do karetki i na SOR do Sącza zajechałem. Tak wygląda dzisiejsza pomoc. Sąsiad obecnie, obok tu siedzący, również posiada rozrusznik. Kiedy przyjdzie coś do czego, tam też do niego nie dojdzie żadne pogotowie. Ja, wie pan co, panie wójcie, ja będę do wszystkich władz w państwie pisać, i jakie mam położenie i w ogóle jaka władza jest tu w gminie, że nie wiem, całe życie pracowały ciężko, tam koniem się ino dojedzie, już nie mówiąc o ciągniku czy kombajnem. A komuś się mówi, sprzedaj pole, bo łatwo powiedzieć, sprzedaj i do widzenia, problem rozwiązany. Ludzie z pokolenia na pokolenie pracowały ciężko, na to dom wystawiły, na formanką woziły materiał, a ktoś teraz powie, sprzedaj ich pole, wszystko, będziesz miała sprawę załatwioną. Ja wszędzie będę pisać. Opiszę całą sytuację jako gehemę tutaj, że wy przez 15, 20 lat, nie wiem, ile wam jeszcze, 30, 40 lat, żeby się dogadać kawałek trochu drogi. Przecież na każdego obywatela gminy pan dostanie pieniądze. Przez 30 lat, ile te teściowie, 70 lat, nic żeście tam nie zrobiły. Nic w ogóle, żadnej pomocy nie było. Może tam trochę żwirku posypane było, to tamto, ale taki żwir jak jest do góry, to jak woda przyjdzie, to wszystko, no to można smarkać codziennie żwirem i ten żwir dalej poleci na dół. Jechał pan do mnie samochodem, jechał. No to dlaczego pan nie jechał tą rzeczywiście drogą gminną, tylko tam pan jechał, żeby dojechać? Chyba tak, no tu bez żadnych zastrzeżeń. I przede wszystkim to jest masa czasu upływa. Dostałem 200 płytek chodnikowych i jedno autko gryzło. Za lat ile? To jest ponad... Tam nikt, no... Tu nie do nikt, tu nie ma nikt. No, nie, ja nie mam pretensji do wójta. Tylko trzeba się pogadać, porozumieć. Niech dadzą coś ci. No nie na plecach nosić śmieci na dół. No, panie wójcie, bardzo przepraszam, ja nie mam do pana pretensji. Tylko daję takie główne pytanie. Dlaczego pan jechał drugą gminną, tylko pod Michalczem? Proszę, dziękuję za to pytanie i podziękowałem za te 200 płytek, jedna auto. To jest, ja mam 72 lata. No ja jeszcze, no emocje są duże, ja tak jeszcze wytłumaczenie, że ci mieszkańcy, te dwie rodziny proszą tylko o te 200 metrów, a od tej granicy z Łososiną sami mają 300 metrów. No ci państwo zapiorują rzeczywiście przez las. O to nie proszą, bo wiedzą, że nie mają możliwości. I swoim kosztem, i swoją pracą, więc bardzo prosimy wójta, żeby gmina Jebkowa z gminą Łososina się dogadała i pomogli. Halo, halo. Mogę? Mieszkańcy należy do innego. Im się należy to samo, co i tym, i tej drogi. Jeszcze takich ludzi to powinno się poważać, że mieszkają w górach i tam uprawiają ziemię i robią. Nie na naszym, tylko na terenie Głososina.
Może byśmy napisali pismo do Rady Gminy w Łososinie? Pisane było pismo do Rady Gminy w Łososinie? No ale... Halo, halo, halo. Ale jeżeli jedno, jest pani sołtys, powiem no jeżeli to jest na terenie gminy Łososina, no to naprawdę ja tu nie staję w niczyjej obronie, bo pytam się tu pani przewodniczącej rady, czy było pismo do gminy Łososina. Mówi, że było wysyłane pismo jedno, drugie. No i gmina Łososina jest bardzo niechętna do tego wszystkiego, do współpracy. No tak, tylko że... No nie, no tylko jeżeli by było to na terenie gminy Iwkowa, czyli 100% jesteśmy odpowiedzialni za to i wtedy jedziemy, zobaczymy. Ja bym zaproponował, żebyśmy może pojechali, zobaczyli to wszystko, bo ja osobiście nie wiem w jakim to kierunku idzie i czy to jest z niczego, bo jesteśmy... No i zostało 200 metrów. No i by trzeba było, myślę, że powtórzymy pismo do Łososiny gminy. A to nie jest wyjście z sytuacji. Tylko trzeba było helikopter. Nie, bo wójt Golonka wiem, że te drogi są pochodzą z gminy Łososina i są wynosiłem w koszyku materiał na dom do taty i wreszcie wybetonowali, a 10 lat temu, 12, tak to nie dojechał do domu, taka sama sytuacja była. Oni tam betonówki robili. Ale ja wiem, funduszu... że pani chyba też pisała pismo tam do wójta gminy, bo... Ale kiedyś już wcześniej chyba też pani pisała. Bo pamiętam właśnie, że pani też pisała i po tym piśmie poszło pismo od rady. No ale przepraszam bardzo, ale drodzy państwo, no rozwiązanie jest jakieś takie, żeby można było dojechać, można było do tego. Ja się zastanawiam, na przykład wójt Golonka, jego kadencja to 16 lat, prawda? On wybetonował Kamyk cały, bo to też moja parafia, nie? Łososina, Jakubkowice jeszcze wcześniej, nie było w ogóle dróg. Robiono to wszystko od nowa i Golonka, jeżeli chodzi o wójta, no starał się. I jeżeli tam do was dorobił i na swoim terenie nie zrobił, to tu przychodzicie dość ostro, atakujecie wójta, który jest tylko sąsiadem gminy Łososina. To nie jest jego teren. A my, ja państwu powiem, że ja jestem za państwem, tylko jakbyśmy mieli trochę więcej grosza, firmy są, na pewno byśmy puścili, mielibyście super drogę. Ale to jest tylko, nie nasz teren. Nie mamy pieniędzy, niestety. Pani przewodnicząca, ja chcę odpowiedzieć na to pytanie, czy mi ktoś zabronił. Proszę pani, ja mam 4 ary działki i w koło nim mam dojazdu. A chciałbym, żeby któreś z dzieci se tam domek kampingowy postawił. I jak mam dojechać? Nawet nie dacie mi planu, bo powiecie, że nie ma drogi dojazdowej. Bo jakbym chciał wykupić u Staszka midy i dołem mu zadatek, to sprzedał dla Majka Gryza, jużem tu mówił. I jeszcze mi nie zwrócił zadatku do tego czasu. I to jest parafianin Iwkowy? Drugi parafianin Turek.
przywłaszczył se prawie 50 kubików drzewa. Do dziś nie oddał nic. Kuklewicz, zlicytowali mi pole, miałem tam haś, żwir, deski, zabrał wszystko. To są parafianie? Panie Włodku, takie pretensje nie może pan kierować do radnych. Dlaczego? Ale niech społeczeństwo wie, o co tu chodzi. I dlaczego mnie zlicytowano za 40 tysięcy? Bo tu rządzi mafia. Pana, czy ma mafia pan... w policji to są skorumpowani policjanci. Muszą i inni. Proszę pana, czy zapytam pana, sesja jest nagrywana. Czy ma pan zgodę wszystkich tych osób, które wymieniał pan nazwiska, na upublicznianie ich danych? Nie ma pan, więc chroni ich RODO. Nie wolno panu na wizji bez zgody. To jak? Gdzie mam tego przestępcę ujawnił? Pisałem do prokuratury, pisałem do policji. Nie na sesji rady. Dobrze, to nie idą do sądu. Ja jeszcze jedno wyjaśnienie. Jedno słowo. Dobra. Zaprosiłem panią sołtys naszą, przyjechała z mężem do góry, poglądała, zobaczyła wszystko na miejscu i spojrzała na tę sprawę zupełnie innym okiem, niż jako urzędnik siedzący przy biurku. I w związku z tym bardzo bym prosił, abyście z waszej strony również przyjechali na nasze zaproszenie tam w to miejsce pod lasem. Przejdziemy te 150-180 metrów razem. Całkiem się inaczej podejmę decyzję w terenie. O wiele prościej i łatwiej, więcej widać, naprawdę więcej słychać. Ale drogi panie, my pana rozumiemy i sołtyska nasza, my ją znamy doskonale. My byśmy tam pojechali, ale najpierw by musiała być decyzja wójta z gminy z naszym wójtem. Słuchaj, jemu Jasiu na imię, słuchaj Bogdan, spróbujemy tam zrobić, dołożysz, ale tu nasz wójt mówi, że myśmy, ale słuchaj, bo ty Beata pamiętasz, myśmy mieli z Łososiną już takie. Pamiętasz, jak zrobili drogę przez Łęki? Odśnieżanie było, odśnieżyli do cebuli, tu gdzie się znacek, później ten kawałek nikt nie odśnieżał. To później się wójtowie dogadali, bo to są między gminami takie inne proszę. Ale ja wiem, ja znam pana Jana, teraz tego obecnego wójta, akurat brałem mu... Pismo, no, ale to drodzy państwo... Ja jeszcze państwo, tak przypomnę, że pismo, które kierowaliśmy do rady, było chyba jeszcze do poprzedniej rady, nie do obecnej, na więc na 100% pamiętam, że było w tamtej radzie, bo to nie jest pierwszy, już tak do państwa mówię, bo tam przecież nie pracowałem, ale teraz ostatnie 5 lat i na pewno było, już była sprawa poruszana za tamtej co do, i wtedy poszły pisma, na 100% tak było. Ale ja bym bardzo prosił na tym, to nie chodzi, jeździliśmy tu, tam, jak będzie sesja objazdowa, żeby podjechać. Nic się nie stanie, podjedziemy, zobaczcie, ja tam jestem co drugi dzień, to nie jest dla mnie nowość, ale tak jak mówię, że naprawdę jest ciężko wyjechać samochodem osobowym teraz, a w zimie to nie ma nawet mowy. Tym bardziej, że wasze dzieci dochodzą na Michalczową do szkoły, więc to jest też w... Ale ja wiem tylko, że gminie Łososina też powinno na tym zależeć. Ja jeszcze takie jedno wyjaśnienie króciutkie, bo tutaj Włodek na pytanie, czy tam ktoś mu przeszkadza do dojazdu do domu i tak dalej. To chodzi o tą betonówkę, to nie na Włodkowym się to zaczyna, ta betonówka. Tylko zaczynasz wcześniej, jeszcze jest dwóch właścicieli, a Włodek jest dopiero trzecim właścicielem. Ale to nie chodzi o to, bo no i tak to wygląda i tyle tego, dobra. No nie wiem, chciałem jeszcze takie dwa słówka. Szanowni Państwo, jeszcze Pan zapierw tutaj chciał, prosimy bardzo. Dwa słówka do Pana Wójta, bo nie wiem, w tamtym roku był Kowalczyk, zastępca, na tym gorszym miejscu wymierzył krokami, że trzeba by było 70 płytek, drogowych. Powiedział, 100% będą. No dziękuję, nie ma do dziś nic. No żeby może zakończyć to już, to może trzeba rzeczywiście jakichś konstruktywnych rozwiązań. Może sesja objazdowa zaprosić też wójta z Łososiny się spotkać, no przecież to nie jest... No i
prostu porozmawiać, bo ja, my rozumiemy waszą trudną sytuację i współczujemy. A z pieniędzy sołeckich nie jesteśmy w stanie pomóc, bo to nie jest droga gminna, prawda? A Fundusz Sołecki działa w ramach budżetu gminy i to też na terenie sołectwa, więc... No, dziękuję. Szanowni Państwo, jeśli pozwolicie, to... Jeśli pozwolicie, to się ustosunkuję do tego, co tutaj. Bardzo wysoki poziom emocji, bardzo dużo, że tak powiem, żalu, tak, i pretensji. Ale proszę, ja nie przeszkadzałem pani, niech pani poczeka. Bardzo szanujmy się nawzajem. Szanowni Państwo, sytuacja jest tego typu, że jest to odcinek drogi, jak Państwo słyszeliście, doskonale wiecie, na sąsiedniej gminie. Nie ma możliwości, żebyśmy wykonywali zadania na sąsiedniej gminie. Cokolwiek by się działo, takiej możliwości nie ma. Jeśli sąsiednia gmina będzie chciała coś zrobić, to może być współpraca. Ja o tym wcześniej powiedziałem, że jak była sytuacja odwrotna, że na naszej gminie, przez naszą gminę przejeżdżają mieszkańcy gminy Łososina, to żeśmy drogę zrobili, której nie było. Żeśmy wydzielili, zapłacili i zrobiliśmy asfalt. I to, żeśmy zrobili za własne pieniądze, ja się zwracałem i dostaliśmy ani złotówki. Więc w tym momencie powinna być odwrotna sytuacja i niech gospodarz danej gminy zrobi to, co do niego należy. I tutaj będzie sprawa jasna i tutaj nic nie zrobimy, choćbyście Państwo nie wiem jak krzyczeli, bo nie ma prawa nikt wejść na sąsiednią gminę. Wyobraźcie sobie, że ktoś wchodzi na waszą działkę i na wasze działce robi drogę. No takiej możliwości nie ma, ani prawnej, ani po prostu żadnego zgłoszenia, żadnego dysponowania gruntem. Nie ma takiej możliwości. Więc tutaj apeluję o mniejsze emocje, o rozsądek i rozwiązanie problemu. Im będziemy głośniej krzyczeć, tym gorzej będzie rozwiązać ten problem, bo on nie w ten sposób się takie rzeczy rozwiązuje. To, co było możliwe, to żeśmy pomagali, ale nie zawsze jest wszystko do zrobienia i choćby minęło 100 lat, to nie będzie możliwe zrobienie przez naszą gminę na ich terenie przez nas. Możemy współpracować tak, natomiast nie da się zrobić tego na tamtym terenie, bo to jest ich po prostu grunty i za nie odpowiadają. Tak samo jeśli chodzi o odśnieżanie. Też musi być tamta gmina, musi po prostu odśnieżyć ten grunt, bo to jest droga gminna. Fakt, że tutaj też jeśli dzieci chodzą na Michalczewo, to też się powinni czuć samorząd odpowiedzialny, żeby po prostu umożliwić tym dzieciom dojazd do szkoły. To wydaje mi się, że to jest możliwe. My mamy odwrotną sytuację, że mieszkańcy Łęk innego przysiłka, tak zwana świdrówka, jeżdżą przez Połą i tam nikt im nie zabrania, nikt im nie blokuje. Jeżdżą normalnie, chodzą do naszej szkoły dzieci i po prostu jest to załatwiona sprawa, więc to można zrobić. Natomiast też gmina Łososina na naszym terenie nie zrobiła, nie dokładała się, a ci mieszkańcy. I to jest normalne i tutaj nie licytujmy się, nie przerzucajmy. Każdy na swoim terenie jest gospodarzem i każdy za siebie odpowiada. Natomiast między gminami my sobie rozwiążemy problem. Jeśli chodzi o finansowanie, współpracę, to my sobie rozwiążemy. Nie ma sensu tutaj podnosić emocji. Jeśli będzie decyzja samorządu gminy Łososina, no to zrobią tą drogę. My jej nie zrobimy. Choćbyście Państwo nie wiem, gdzie pisali cokolwiek, bo nie mamy takiego upoważnienia. Tak jak nie zrobi wam ani prezydent, ani premier tej drogi, bo nie ma takich kompetencji, tak samo my wam też tej drogi nie zrobimy. Nie może zrobić tej drogi, a dołożyć... Nie, myśmy zrobili u siebie na swoim terenie, więc chyba jest różnica, widzi pan tą różnicę. Myśmy na swoim terenie zrobili dla mieszkańców Łososiny, natomiast nie możemy zrobić na ich terenie, więc jak będzie odwrotna sytuacja, że oni zrobią na swoim terenie dla was, dla naszych mieszkańców, to się wyrówna sprawa i sprawa załatwiona. I to można w ten sposób rozwiązać. Natomiast jeszcze pytanie do Gwiżdżów. Odśnieżamy do Gwiżdżów, bo kiedyś było tak, że jak miał 6 synów, a już teraz pan mieszka w Sechnie, to pan wie, więc tam już jest jedna rodzina i tam nie ma tylu ludzi, żeby odśnieżało, więc teraz już odśnieżamy i dojeżdżamy, bo jest droga gminna nasza, więc dojeżdżamy, odśnieżamy i sprawa jest załatwiona.
jeśli będzie pan dojeżdżał z tej strony, to będzie odśnieżany. To jest sprawa jakby oczywista. Nie, tam jest na zlecenie, więc jeśli jest potrzeba, to pan zadzwoni i odśnieżamy. Jeśli będzie pan dojeżdżał z tej strony od naszej gminy, to po prostu będzie odśnieżany do tego miejsca, gdzie pan dojeżdża. I sprawa jest jakby oczywista i to jest normalne. I tam jest tak, na tak zwane zlecenie, czyli tak to wygląda, że trzeba tam w tym wypadku zadzwonić. A już nie chcę tutaj tych emocji podnosić. W każdym razie współpraca jest możliwa. To, co powiedziałem wcześniej, teren jest sąsiedniej gminy, więc pracę może wykonać tylko sąsiednia gmina. My będziemy rozmawiać i będziemy się starać porozumieć. Natomiast te emocje naprawdę nikomu nie pomagają, to wprost przeciwnie, wtedy jest usztywnienie stanowisk i wtedy jest trudniej osiągnąć efekt. Także ja deklaruję współpracę z gminą Ososina, natomiast wiem na 100%, że my tej drogi nie zrobimy, bo to jest na sąsiednim gruncie. Proszę. Ja nie mam swojego budżetu, jest budżet gminy, budżet naszych podatników, o tym decyduje sesja Rady Gminy o budżecie, więc jeśli będzie w budżecie Rady Gminy środki będą, to wtedy przekażemy dla gminy Ososina Dolna na zasadzie porozumienia, to tak jak jest zgodnie z prawem. A propos jeszcze tutaj tego, co pani to powiedziała, że nie odbierały, więc panią informuję. Znalazłem sobie, proszę, tutaj mam telefon, mam spis telefonów, że nie mam nieodebranych połączeń od pana wójta. Mam 22 września telefon o godzinie 14:46, który odebrałem i z którym rozmawiałem na ten temat. Więc nie jest prawdą, że nie odbierałem, to nie jest prawda. Bardzo mi przykro, mam tutaj dowód, jak pani chce, proszę zobaczyć. Dobrze, ale ja nie wiem, czy sieć, proszę państwa, nie mam tutaj żadnej nieodebranej wiadomości, to wszystko się wyświetla, tak? Więc jeśli państwo mi nie wierzycie, to mam tutaj na telefonie, jeśli mi wierzycie, to tak mówię. Zadzwonił, rozmawialiśmy, sprawa załatwiona. Nie, no słuchajcie państwo, bez pisma nie da się nic zrobić w urzędzie, bo to na tej podstawie to działa, więc... Czy pan tutaj publicznie powie, że pan nic nie do, żadnej pomocy pan nie miał? Ja nie będę tutaj sprawdzał, ale to nie o to chodzi. Natomiast powiem państwu, to co jest możliwe, to było dane, reszta nie była możliwa, więc nie było zrobione. Panie wójcie, jeszcze jedynie, jeżeli było żwiru, panie Zapiór, sekundkę. Żwir nie rozwiązuje tam żadnego problemu, tylko problem robi, bo woda znosi na dół, tam się zrobi gruba warstwa żwiru i tam się mieli, tam żwir to jest nic i tonieś tam samo. Czyli jak był dawany żwir, to było pomoc. Szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś wnioski? Jeżeli nie ma, to kończę 12. sesję Rady Gminy. Prosiłabym radnych jeszcze tak na 5 minut, żeby pozostać.